Dzień dobry, witam wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy kanału Fundacja Panteon. Z tej strony Maciej Mikurda, a ze mną jest dzisiaj Michał Knichinicki. Witaj, Michale. Witam, dzień dobry. Kontynuujemy naszą rozmowę. Teraz przechodzimy do ostatniej, trzeciej części poświęconej samemu szatanowi. Dla porządku jeszcze Cię przedstawię, Michale. Dobrze. Michał Knichinicki, satanista, badacz satanizmów, właściciel wydawnictwa The Serpent, autor książek poświęconych szatanowi i satanizmowi, no a jednocześnie kompozytor, gitarzysta, jak również filozof, którego głównym tematem zainteresowań są logiki nieklasyczne. Prywatnie czciciel nie tylko szatana, ale dokładnie, również wielkiej bogini, i o tym też dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak. Poniekąd. Dokładnie tak. Pozdrawiam również wszystkich naszych patronów, Aleksa, Łukasza, Alinę, Witolda. I dla Was też dzisiaj będziemy nagrywać rozmowę o czarnej mszy. Ta rozmowa nie będzie publikowana na YouTubie, będzie w wersji niepublicznej, będzie dostępna tylko dla patronów. Rozmawiamy o szatanie i nasza rozmowa będzie też taką rozmową dwutorową, można by powiedzieć, bo z jednej strony będziemy rozmawiać czysto naukowo, chciałoby się powiedzieć obiektywnie, historycznie, o tym, jak to pojęcie szatan kształtowało się na przestrzeni wieków, ale porozmawiamy też o tym, kim szatan jest dla Ciebie, jako dla satanisty, jakie treści dla Ciebie zawiera to imię. Jesteś autorem książki pod tytułem Przeciwnik Boga i jest to taka swoista historia szatana. Możemy się z niej dowiedzieć, jak ta koncepcja przeciwnika Boga ewoluowała na przestrzeni wieków i jak przejawiała się w poszczególnych religiach, no bo też przejawiała się bardzo różnie. I w tejże książce wskazujesz na taką jedną istotną rzecz metodologiczną, od której warto byłoby naszą rozmowę rozpocząć, czyli od tego, że rozmawiając o szatanie należy oddzielić od siebie dwie rzeczy, czyli to słowo, pojęcie, imię, szatan i pewien zespół cech, który się szatanowi przypisuje, bądź przypisuje się jakimś ogólnie mrocznym istotom w różnych religiach, w różnych religijnych panteonach. I czy mógłbyś też to wyjaśnić, na czym w ogóle polega ta różnica między tym szatanem, imieniem szatan i tym, co to znaczy, że podkłada się pod tę postać różne cechy? Oczywiście chodzi o takie zjawisko, które w mowie potocznej znane jest pod takim przysłowiem: niejednemu psu na imię Burek. Albo też tak jak w tym filmie tam z Lindą, że nie jeden facet z rogami to Zeus. Nie każdy facet z widłami, przepraszam. Nie każdy facet z widłami to Zeus. Takie rozdzielenie jest koniecznym zabiegiem każdej myślącej jednostki, aby rozdzielić pojęcie od nazwy. Nazwa to po prostu zbiór liter, którą można albo wyprzeczytać, albo wymówić. A pojęcie to jest to, co pod tą nazwą się kryje. Jeżeli jakaś dziewczyna się nazywa Ania, a druga się też nazywa Ania, no to nie znaczy, że to są dwie identyczne osoby, tylko mają tak samo na imię po prostu. Ja wiem, że mówię straszne oczywistości, no ale niektórzy nawet tych oczywistości nie za bardzo rozumieją. Rozumieją, że jest kilkaset tysięcy Ani w Polsce, ale kiedy mówią szatan, to automatycznie im się włącza taki wyjątek od tej reguły, że aha, no to ja wiem, co to znaczy, ale skąd ty wiesz? No przecież to jest tylko słowo, które ktoś może wypełnić inną treścią. To rozdzielenie na pojęcie i nazwę, tak jak już powiedziałem, jest absolutnie koniecznym zabiegiem. I kto na przykład tego nie zrobił? No, wybitnie inteligentni wyznawcy islamu tego nie zrobili. I ponieważ usłyszeli, że jazydzi lub jezydzi czczą szatana jako swoje bóstwo, to ich po prostu masowo mordowali. Jezydzi zapłacili za to po prostu byciem eksterminowanymi przez muzułmanów, za to, że czczą szatana, ponieważ tak, jezydzi czczą szatana, tylko że to jest dla nich dobre bóstwo. Poruszyłem tę kwestię właśnie w Przeciwniku Boga, ale to mniejsza z tym, o szczegóły, to wszystko jest tam w książce na podstawie mądrych, jeszcze dużo mądrzejszych niż moja książek religioznawczych, przecież inaczej bym o tym nie wiedział. Tak samo jest w różnych satanizmach, że praktycznie każdy satanizm
inaczej rozumie pojęcie szatana. A nazwa jest ta sama, jest to ten sam zbiór liter. No i dlatego w tej mojej książce jest prawie 50 różnych koncepcji szatana. No i powtórzę się, nie każdemu psu na imię Burek, czy tam odwrotnie, czy nie każdy, no wiadomo o co chodzi po prostu. Takim też przykładem tego, o czym mówisz, jest to, o czym teraz będziemy rozmawiać, czyli chociażby szatan chrześcijan i szatan judaizmu. No dokładnie, gdzie są tak. Bardzo ze sobą spokrewnione religie, które posługują się tym samym imieniem, ale jednak szatan judaizmu tak. I szatan chrześcijaństwa to jest no, inna postać, bo ona odgrywa inną rolę w całej tej religijnej historii. Tak. No i od tego w takim razie zacznijmy. Dobra. Chętnie. Kto wynalazł szatana? Ojej. Kto wynalazł szatana? Gdzie szatan się pojawia jako pierwszy i właśnie jaką rolę twórcy szatana mu przypisują? Powiem dwojako. Nie wiem do końca, kto wynalazł szatana, ponieważ niektórzy przypisują mazdaizmowi już obecność szatana w mazdaizmie widzą. A mazdaizm to jest, uogólniając to samo, co zoroastryzm. Nazwa sama mazdaizm bierze się od głównego bóstwa tam w starożytnym Iranie, Ahura Mazda, tak jak ten samochód Mazda. A Zaratustra, czy też Zoroaster, był takim reformatorem mazdaizmu i od niego jest kolejna religia zoroastryzm, zaratustrianizm, zaratustryzm, zaratusztryzm chyba też można powiedzieć. I niektórzy mówią, no już tam był szatan, nie? Jako Aryman, jako Angramaniu. No to nie był żaden szatan, to był bóg zła w tamtej religii. Jeżeli nazwiemy każdego boga zła szatanem, no to wtedy mamy całe mnóstwo szatanów i w mitologii nordyckiej, i w każdej po prostu mitologii. Loki będzie szatanem, Set egipski będzie szatanem. Po prostu każdy jakiś negatywny bóg w każdej mitologii, w każdej kultury, każdej cywilizacji będzie szatanem. Ale to jest nadużycie semantyczne. Po prostu szatan ma być nazwany również szatanem. Jeżeli nie jest tak nazwany, no to wtedy jest to, musiałby spełniać idealnie wszystkie cechy tego szatana i tylko tak nie być nazwany. A tutaj mamy bardzo wyraźne różnice, że ten zły bóg Iranu, tego zoroastryzmu, różni się bardzo od szatana, bo jest taką metafizyczną przeciwwagą, a szatan Żydów nie jest przeciwwagą metafizyczną. Więc po prostu, odpowiadając już do rzeczy na twoje pytanie, Żydzi wymyślili szatana. W pismach żydowskich, mówiąc krótko, w Starym Testamencie szatan pojawia się pod tym imieniem jako duch zła, ale on właściwie nie jest zły. Bo to jest tak, jak mamy zleceniodawcę, który zleca zabójstwo i nawet nie tego zabójcę na zlecenie, tylko właściwie tak naprawdę pistolet. I mówimy, o ten pistolet jest szatanem i to ten pistolet zabił tego człowieka. No nie, ten pistolet jest tylko narzędziem. To ten, który zlecił, zaplanował i postanowił zabić, jest prawdziwym mordercą, a nie pistolet. I szatan jest właśnie takim pistoletem w judaizmie. A kto pociąga za spust? Oczywiście nasz ulubiony Bóg Jahwe. Ten wspaniały, cudowny Bóg miłości w Starym Testamencie, który ciągle tylko albo mordował, albo kazał mordować. Albo się obrażał, albo zazdrościł, albo jednocześnie się obrażał, zazdrościł i za to, że się obraził, kazał wymordować, no tam, bagatela, cały naród, nie? Całe plemię krzczących Bala ludzi. Szatan w judaizmie musi być zawsze pisany małą literą, ponieważ nie jest to absolutnie imię, absolutnie nie jest to nazwa postaci, jest to nazwa funkcji. Ja to mówię tu wyraźnie do słuchaczy, którzy tej mojej książki nie czytali i sobie teraz z tego słuchają, ale każdy, kto tą książkę przeczytał, wie, że ja to chyba tam powtórzyłem chyba z trzykrotnie grubą czcionką. Jest to nazwa funkcji, którą przyjmuje jakikolwiek anioł, mówimy cały czas o Starym Testamencie Żydów, starodawnych Żydów. Jest to funkcja, którą przyjmuje jakokolwiek anioł na polecenie Boga Jahwe. Jest to wprost napisane, już teraz zapomniałem w jakiej księdze, ale bardzo dobrze to w księdze Hioba też widać. Co prawda tam nie ma takiego zwrotu, że no jakiś anioł przyjął funkcję, a szatana nie.
ale w Księdze Hioba doskonale widać, kto jest dobry, kto zły. Ponieważ szatan Boga w Księdze Hioba tylko pyta: słuchaj, Boże, a czy na darmo Hiob jest taki bogobojny? A czy nie obdarzyłeś go wszelkimi łaskami, jakie mogłeś go obdarzyć? Toż to on ciebie czci dlatego, że ma z tego zysk. Odbierz mu wszystko, co Hiob posiada, zobaczymy, czy nie będzie ci w twarz złorzeczył. I szatan tylko podaje w wątpliwość, no jest takim racjonalistą. A Bóg, no niezbyt miły koleś, nie chce obrażać uczuć religijnych chrześcijan, no kłamie, chce obrażać, ale już tym razem może tam sobie daruje, bo nie muszę tego robić za każdym razem, jak mam ochotę. Mam ochotę cały czas. Ten wspaniały, dobroduszny, miłosierny Bóg mówi: no dobra, fajnie, to się zabawimy, no to mu zabiorę wszystko. Najpierw mu wymorduję całe tam bydło, spalę mu chałupę, a na końcu, czemuż by nie, wymorduję całą jego rodzinę. Poczytajcie sobie, chrześcijanie, Księgę Hioba, jak wspaniale Bóg miłości postąpił z Hiobem. No i kiedy Hiob już wszystko mu zostało zabrane, to on i tak Bogu nie złorzeczył, ponieważ dalej wierzył w swojego tam zwierzchnika, że no jednak ten jego zwierzchnik go nie opuści, no i za to Bóg go wynagrodził i oddał mu to wszystko, znaczy dał mu nową rodzinę, nie? No bo to nie, raczej nie wskrzesił tych, których po prostu, mówiąc krótko, zabił dla zakładu z szatanem. I czy ten szatan był zły? No oczywiście, że nie. I w żadnym miejscu Starego Testamentu szatan nie zaczyna być nawet trochę zły. Są takie przejścia, znaczy jest jedno takie przejście, które ja odkryłem, znaczy właśnie ja go nie odkryłem, które ktoś za mnie odkrył, jacyś znakomici religioznawcy, które ja po prostu od nich wiem. Jest takie jedno miejsce, oj, to nie wiem, czy ja to teraz znajdę. Zaraz, ja to wiem chyba od Jerzego Prokopiuka, bo on bardzo dobrze o tym napisał, że można by się w tym miejscu Starego Testamentu dopatrywać, że troszeczkę szatan staje się nazwą indywidualną, ale tak jakby na chwilę. Tak czy owak, przez cały Stary Testament szatan jest i musi być pisany małą literą, bo jest to nazwa funkcji. A w Nowym Testamencie sytuacja się diametralnie zmienia. Szatan... I jeszcze chciałem zapytać do tego starotestamentowego szatana o taką rzecz, co to po prostu w ogóle znaczy szatan. Aha, no oczywiście, ta nazwa znaczy dosłownie przeciwnik. Przeciwnik, oponent, wróg, tylko że wróg to już znaczy słowo diabolos, które jest synonimiczne ze nazwą szatan. Te oryginały brzmią bardzo różnie, to ja bym tego nigdy nie zapamiętał, bo ja to też wtedy, jak tą książkę pisałem, to wynotowałem. Także mogę tylko przeczytać, że oryginalnie to jest ha-satan, has-satan, has-satan i różne są kropki i tutaj dywizy w środku. Oczywiście, nie trzeba tego pamiętać, nikt tego w sumie nie pamięta. Diabolos też się pisze w czterech różnych formach. Ogólnie szatan znaczy oczywiście przeciwnik i stąd nazwa tej książki Przeciwnik Boga, bo po prostu to znaczy słowo szatan. Wiedzą to właściwie wszyscy sataniści i bardzo często to, i bardzo dobrze, że to powtarzają, że ich nazwa ich nie Boga właśnie, bo zazwyczaj to są sataniści ateistyczni, nazwa ich patrona oznacza przeciwnik, ponieważ oni są przeciwnikami chrześcijaństwa, tak jak szatan jest dosłownie przeciwnikiem. Tylko że w Starym Testamencie chyba ten przeciwnik nie tyle jest przeciwnikiem Boga, tylko człowieka, prawda? Tak się czasami wskazuje. Powiem ci, że i Boga, i człowieka. Można po prostu sobie wynotować wszystkie, znaczy wynotować, przeczytać wszystkie ustępy, które mówią o szatanie i się dowiemy, że szatan w nowym, znaczy, bo nie w starym. W starym, jeszcze chciałbym być starym. Aha, no to rzeczywiście, masz rację, ja się tutaj zagalopowałem. W Starym Testamencie szatan jest tylko przeciwnikiem człowieka, rzeczywiście. Boga nie jest przeciwnikiem, ponieważ podlega Bogu i nie może być jego przeciwnikiem, wykonuje tylko jego rozkazy, absolutnie tak. I to się właśnie zmienia potem. I też nie odgrywa takiej znaczącej roli, prawda? To jest też chyba istotne, że tego szatana w Starym Testamencie... No jest kilka ustępów, nie? Kilka fragmentów, gdzie szatan w ogóle się pojawia, że to w ogóle słowo się pojawia. Naprawdę, tam religioznawcy to policzyli, ja zapomniałem, ale to kilka razy się pojawia. Bardzo najczęściej to Bóg jest Bogiem zła. Tak paradoksalnie, no ale no to ja nic nie poradzę na to, że religia chrześcijańska, czy tutaj judaistyczna jest paradoksalna. I to nie jest żadna tajemnica, ponieważ Bóg sam mówi,
Ja stwarzam jasności i ciemności. Wszystko, i zło, i dobro, pochodzi ode mnie. To był teraz cytat ze Starego Testamentu, tylko wam nie powiem, nie otwierając książki, jaki to był fragment. Nie? No ale to już mam. Już mam. Księga Izajasza 45 i werset 6 i 7. Mówi Jahwe. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności. Sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. No to to jest sam siebie adekwatnie przedstawia. Nie ma w ogóle żadnego pola do interpretacji, kto jest Bogiem zła w Starym Testamencie. Ten sam Bóg, który jest Bogiem dobra. I też ten, kto chciałby odnaleźć tę całą historię buntu anioła, szatana przeciwko Bogu, to na próżno będzie go szukał w Starym Testamencie, bo go tam chyba jednak nie ma. Absolutnie nie ma opisu upadku szatana z nieba, czy też Lucyfera z nieba. Nie ma w całej Biblii, ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Obojętnie cokolwiek by ktoś nie mówił na temat księgi Izajasza 14:12, to nie opisuje upadku Lucyfera z nieba. Że ktoś sobie użył jakąś fajną metaforę, to zaraz jeszcze zresztą do tego dojdzie. To nie moja wina, nie? To teraz przyjrzyjmy się chrześcijańskiemu Bogu, bo tutaj rzeczywiście dzieje się coś nowego w historii tych religii judeo-chrześcijańskich i szatan nagle urasta do takiej o wiele większej rangi, tak, niż przyznawał mu ją judaizm. Tak. Ja od razu może powiem, skąd się to wzięło. To się wzięło z tego, że przecież oczywiście, że każdą religię tworzą jacyś ludzie. Jeżeli ktoś ma obsesję na punkcie ciastek, no to on założy, wiesz, kościół ciastka i ciastko będzie czegoś symbolem i on będzie to ciastko, wiesz, wplatał w każdą możliwą metaforę. I chrześcijaństwo założyli ludzie, którzy mieli no, duży problem z pokusami, które nazywali złem, grzechem. Więc oni musieli stworzyć, tak naprawdę trochę nie mieli wyboru, musieli stworzyć takiego szatana, żeby zeksternalizować swoje te wewnętrzne demony. I chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie, nie wiem czy do końca Jezus, czy bardziej święty, nie święty Paweł, Szaweł z Tarsu, tak czy siak twórcy chrześcijaństwa kanonicznego, łącznie tam z Janem Ewangelistą, stworzyli szatana jako bardzo potężny byt, bardzo potężną postać, która ma już ogromną władzę nagle. I to właśnie mówią religioznawcy, których zacytowałem w tej książce. Uwielbiam te cytaty, bo tam jest nawet, ja to nawet na pamięć znam. Ale czekaj, otworzę i przeczytam, bo to jest super cytat, naprawdę. I powiem wam, kto jest autorem tych słów. To jest Georges Aminot, ksiądz książki Diabeł, z 1998, wydanej po polsku w 2001 roku. Huwawa, to jest jakiś taki tam Bóg z jakiejś innej religii, podlega z czasem tej samej ewolucji, co biblijny szatan. Początkowo jedynie sprawca mrocznych stron Jahwe, a następnie autonomiczny geniusz zła. Dalej pisze Mino. Otóż cały problem polega na tym, że ów szatan, książę tego świata, książę ciemności, nie został nam przedstawiony. Pojawia się bez uprzedzenia, jak oczywistość, jak ktoś, kogo wszyscy znają, podczas gdy Stary Testament pozostawił nam obraz szatana dyskretnego, z pewnością oskarżyciela i tego, kto się przeciwstawia dobru, ale w żadnym razie nie jako mocy zła. I tych cytatów jest łącznie 8, to są słowa różnych religioznawców. Jest tu też również cytat z Jerzego Prokopiuka, mojego wielkiego idola, ale również z wielu innych, którzy różnymi słowami w różnych swoich książkach mówią ciągle to samo. Nie wiadomo, skąd się wzięła ta zmiana. Ta zmiana po prostu jest nam dana jako fakt, że w Starym Testamencie Żydów szatan jest właśnie dyskretny i wykonuje tylko rozkazy. Nagle się pojawia, nagle zaczyna się Nowy Testament i nagle widzimy, wow, szef mafii. Tak samo prawie mocny jak Bóg, no oczywiście nie może być tak samo mocny jak Bóg, ale strasznie mocny, że Bóg musi się z nim liczyć i on ma straszną moc. No i ten szatan też się staje taki właśnie wszechobecny o tym, o czym zacząłeś mówić, że wystawia ludzi na pokusy, prawda? No tak, że jest ciągle jakby w naszym życiu obecny, ciągle gdzieś tutaj jest.
No i jest tym takim sprawcą wszelkiego zła i tego, że człowiek się potyka i upada, przestępując boskie prawo. Tak, realnym sprawcą i myślę, że to właśnie zostało już na zawsze w chrześcijaństwie w postaci koncepcji opętania. Po prostu koncepcja opętania jest idealnie spójna z koncepcją szatana w chrześcijaństwie. Szatan, bo chce, opętuje akurat... Nie wiadomo, dlaczego akurat jakieś młode dziewczęta, które nikomu... po prostu bez sensu zupełnie, ale no opętuje jakieś osoby, bo chce i on próbuje zawładnąć ich duszami, pożera te ich dusze i doprowadza do ich śmierci, bo to on robi. Zło w chrześcijańskim sposobie myślenia, w chrześcijańskim światopoglądzie, zło nie pochodzi od człowieka. Zawsze od szatana. Że Józek zaciukał innego Józka? No nie, to nie on go zabił. To szatan w niego wstąpił i on mu tam wyszeptał: zabij, zabij, zabij. On jest niewinny, a szatan jest winny. No, to pozostawiam to interpretacji wszystkich słuchaczy, czy to jest mądre myślenie, czy raczej niezbyt mądre. Ale tak, to jest rdzeń chrześcijaństwa. Wszystko, co złe, to zrobił wymyślony szatan, którego żeśmy wymyślili po to, żebyście wy nie byli winni czasem tego, że dokonujecie złych, haniebnych, okrutnych czynów. Jest jeszcze postać, o której zaczęliśmy rozmawiać, mianowicie Lucyfer. No jasne, no mój ulubiony temat. Praktycznie na cały świat utożsamia Lucyfera z szatanem. Oczywiście wszyscy katolicy, wszyscy chrześcijanie, to oni to najbardziej uwielbiają tak sobie wymieniać te imiona. Lucyfer, szatan, szatan, Lucyfer, Belial, Lucyfer, szatan, Belial, Lucyfer, Belfegor i co tam jeszcze sobie wymyślą. Ale również sami sataniści mylą to, sam LaVey to mylił, mnóstwo innych satanistów, czy teistycznych, czy ateistycznych, których wymieniliśmy w poprzednich nagraniach, też to mylą. A ja tego nie mylę, ponieważ po prostu jestem filozofem, który przykłada dużą wagę do słów i do tego, żeby wyrażać się precyzyjnie. I w ciągu następnych 30 sekund przedstawię ten argument, to myślę, że każdy przestanie mylić te pojęcia, ponieważ jeśli sobie człowiek uświadomi, że imię Lucyfer oznacza niosące światło, a szatan jest księciem ciemności, to raczej nie mogą te dwa imiona oznaczać tej samej osoby. O, no ja naprawdę rozumiem, że zaraz przyjdzie jakiś głęboki myśliciel, okultysta i powie: o, bo to są ciemna i jasna strona tej samej postaci. To ja mu powiem: w porządku, chcesz tak wierzyć? Okej, ale to i tak nie jest to samo, co po prostu nazywanie czegoś zamiennie, bo ja jako na przykład Michał Knichiński też mogę uznać, że mam ciemną, jasną stronę i sobie tak nazwać, że jasna strona to będzie się tak nazywać, a ciemna inaczej. Okej, ale to nie jest ta sama strona. Nie może być ciemność tożsama z jasnością jako synonim, po prostu. A Lucyfer to słowo, skąd ono się wzięło? No taki bardzo fajny badacz Wojciech Jóźwiak wspaniale to wyjaśnił w swojej książce Wiedza niecałkiem tajemna, którą sobie kupiłem kilka lat temu i bardzo jestem z tego zakupu zadowolony. Bardzo fajne teksty, mądre. Także robię mu teraz darmową reklamę. Wojciech Jóźwiak, znany z Taraki, myślę, że dosyć znana postać. I on wyjaśnił jeszcze ładniej to, co każdemu powinno być jasne. Oczywiście imię Lucyfer, powiedzmy, że to imię Lucyfer, bierze się z Biblii, tylko że no, imienia Lucyfer nawet nie znajdziemy nigdzie w Biblii, znajdziemy coś innego. I może ja po prostu zacytuję tutaj Wojciecha Jóźwiaka, którego zacytowałem w swojej książce Szatan, bo tak strasznie mi się to spodobało, tak ładnie to wyjaśnił. Wojciech Jóźwiak pisze: skąd się w ogóle imię Lucyfera wzięło w historii? Rzecz ciekawa, bo wiąże się z astrologią. Lucifer to łaciński przekład greckiego słowa imienia fosforos, czyli przynoszący światło. Czyli widzimy, że nawet imię Lucyfer się tam nie pojawia, tylko Lucifere, które jest przekładem, bo to nie jest tak do końca to, jak Wojciech Jóźwiak napisał, że Lucifer, tylko tam jest Lucifere. To jest przekład dopiero z fosforos, który oznacza przynoszący światło, które oznacza w sumie planetę Wenus. Wojciech Jóźwiak dalej pisze tak. To poetycki epitet planety Wenus jako gwiazdy porannej, która swoim blaskiem zapowiada rychłe nastanie świtu i przynosi światło większe od własnego, światło dnia i słońca.
Ponad 700 lat przed Chrystusem żył w Jerozolimie prorok Izajasz, czyli no, będzie to nawiązanie do księgi Izajasza oczywiście. Za jego życia wojowniczy królowie Asyrii podbijają północne państewka izraelskie i najeżdżają Jerozolimę. Zakłada narodu wybranego wisi w powietrzu. Izajasz w swych natchnionych mowach grozi zemstą Boga porówno. Żydom niedowiarkom i pełnym pychy Asyryjczykom. O królu Asyrii, królu babilońskim, gdyż te dwie nazwy były wtedy i są dotąd mylone, układa szyderczą pieśń, której jeden werset brzmi: o, jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, jasna, synu jutrzenki. Izajasza 14:12. Tak jest w przekładzie na polski z 75 roku. Tłumacze rozbudowali końcowe wyrażenie, które można także przetłumaczyć krócej: o jutrzenko albo o ty światło niosący. Sens jest jasny. Król Asyrii, bardzo trudne imię, Sennacheryb, porównany jest do jutrzenki Wenus, co być może było aluzją do królewskiej tytulatury oddającej władcę w opiekę bogini, łączonej z planetą Wenus. Ale skoro w pieśni pojawia się obraz gwiazdy, to wiadomo, że są również gwiazdy spadające. I tak chociaż Sennacheryb świecił jak jutrzenka, to spadnie z tronu jak spadająca gwiazda z nieba. Ot i koniec poetyckiej zagadki. Ale minęły wieki. Zapomniano, o co naprawdę chodziło Izajaszowi. Asyria stała się takim samym wspomnieniem, jak dla nas najazdy krzyżaków, w nawiasie też 700 lat wcześniej. Przyszła moda na czytanie Biblii kawałeczkami, dobieranymi na różne okazje, wyrwanymi z kontekstu. Epitet jutrzenki, światło niosąca, zaczęto odczytywać jako czyjeś imię. Czyje? Zapewne jakiejś potężnej istoty zrzuconej z nieba na ziemię. I tak z poetyckiego obrazu wyrósł ten cały wielki mit, że kiedyś zbuntowali się aniołowie, a ich herszta imieniem Lucyfer Bóg strącił w przepaść. W opowieść tę wierzyli autorzy Ewangelii. Pojawia się ona też w Apokalipsie. Przydomek planety Wenus stał się imieniem księcia piekieł. Dziwne są losy słów. Tak kończy wspaniały fragment Wojciech Jóźwiak. Polecam jego książkę i w ogóle jego portal Taraka też. Także jak to zwykle w chrześcijaństwie bywa, no, zbudowane jest coś na nieporozumieniu i ignorancji. Lucyfer to nie jest nazwa dla szatana ani dla diabła. Jest jeszcze taka postać, która jest często utożsamiana, kojarzona z szatanem, a która jest bliska okultystom. Baphomet. Cudownie, no tak, Baphomet, sławny Baphomet. No właśnie, kim w ogóle jest też Baphomet? Może kilka zdań na temat jego samego i jego związków z szatanem. No, chętnie na to pytanie odpowiem. Baphomet to hermafrodyta, która ma zarówno żeńskie, jak i męskie narządy rozrodcze. Jednakże ani penisa, ani pochwy się mu nie rysuje, pewnie z powodów estetycznych i obyczajowych. Rysuje mu się taką pałkę wystającą, co ma symbolizować penisa, oraz żeńskie piersi, lecz twarz, znaczy nie twarz, tylko głowę ma kozła. To ma symbolizować, że no, ma zawiera dwie płcie oraz łączy ze sobą bycie człowiekiem z byciem zwierzęciem. Jednocześnie jest to symbol oświecenia, ponieważ na głowie tego kozła jest płonąca pochodnia, a jego dwie ręce wykonują dwa okultystyczne znaki. Prawa ręka skierowana jest w górę i oznacza symbol solve, czyli zwiąż, a koagula na dół rozwiąż, albo odwrotnie, szczerze mówiąc. Może najpierw jest rozwiąż, potem zwiąż, I ta cała postać siedzi w pozycji medytacyjnej, co też ma oznaczać bycie no, takim symbolem duchowości. I dlaczego to ma jakikolwiek związek z satanizmem? No niestety jakiś ma, a nie powinno mieć żadnego. To jest przede wszystkim symbol okultystyczny, który został wymyślony przez ojca założyciela współczesnego okultyzmu, Eliphasa Leviego. Został on wymyślony i narysowany w jego książce pod tytułem Dogmat i Rytuał Wysokiej Magii, wydanej w 1856. I Levi jest po prostu autorem tego, nie tylko rysunku, ale interpretacji tego rysunku i opisu w tejże książce. Levi po prostu nakłamał w tej książce, że taki posąg czcili templariusze. No nie, templariusze nie czcili takiego posągu, historycy nic o tym nie wiedzą, tylko Levi tak twierdzi.
Ale no, ludzie to później łyknęli i mówią, że templariusze czcili postać Bafometa. Nie, nie czcili postać Bafometa. Nie wiadomo, co czcili templariusze, ponieważ nie mamy historycznych do tego przekazów. Są tylko różne plotki, które sami historycy chyba nie wiedzą, skąd pochodzą, ale te plotki to takie, że czcili włochatą głowę, brodatą głowę, może chodziło o głowę Jana Chrzciciela, no to raczej byłaby czaszka Jana Chrzciciela i to już taka mocno sponiewierana przez czas. Nie wiadomo, co czcili templariusze. Prawda jest taka, że templariusze nic nie czcili, bo to był zakon chrześcijański, oni po prostu, jeśli coś czcili, to Jezusa. I bronili po prostu tej Ziemi Świętej, a król francuski, który nie chciał im oddać olbrzymiej ilości pieniędzy, wszystkich ich aresztował i skazał na śmierć, żeby zaoszczędzić te pieniądze, żeby im nie musieć oddawać. I w akcie oskarżenia było, że no, podli templariusze czczą jakąś tam głowę numer ileś, jakieś takie głupie plotki, głowę 58, nawet nie ma sensu tego przytaczać. Lewi powiedział, że templariusze czcili Bafometa, ponieważ byli bardzo uduchowieni, ale to sam Lewi czcił tego Bafometa. I skoro to jest 1856, to widzimy, że za 100 lat powstanie kościół szatana. Co się przez te 100 lat działo? Przez te 100 lat ten mit, że ten Bafomet jest jakimś takim mrocznym, okultystycznym symbolem, po prostu się upowszechnił w kulturze. I potem jak mamy masonów, których nikt nie lubi, to tak żartobliwie sobie mówię oczywiście, w sensie, że zawsze ci biedni masoni mieli pod górę, nie? Że no, po prostu oni sobie są swoim stowarzyszeniem religijnym, ezoterycznym, ale nie. Oni na pewno czczą szatana. I cały katolicki świat tych masonów najbardziej w życiu nie lubi, że no, nie wiedzą za co ich nie lubią, bo zresztą katolicy w ogóle rzadko kiedy wiedzą, czemu coś czują, tylko zawsze czują jakieś tam negatywne emocje i nie wiedzą czemu. I jest taki, jest mnóstwo świadectw historycznych, jak to przypisywano masonom czczenie właśnie Bafometa. I są rysunki oczywiście sfabrykowane, że to źli masoni czczą, dosłownie czytam, tłumaczę z francuskiego, chociaż francuskiego nie znam, bo tutaj mało co się domyślić. Bafometa, idola templariuszy. Jest to mit, a skoro to był mit czarnej magii, no to wszystko co mroczne, no to satanizm ten taki, który powstawał wraz z Lawejem, oczywiście musiał wszystko co mroczne wziąć i wujek Lawej w swojej Biblii Szatana, no to zaadaptował ten Bogu Ducha winny symbol okultystyczny tego Bafometa. I on zrobił jeszcze więcej tam, że tak powiem, powymyślał, bo nie wziął tego po prostu symbolu, tylko samą głowę kozła wrysował w odwrócony pentagram i to też on tego nie wymyślił, tylko niejaki Maurice Bessie wydał kilka lat wcześniej książkę o czarnej magii. Maurice Bessie wydał książkę A Pictorial History of Magic and the Supernatural. Wydał ją w 1961 roku we Francji, oczywiście po francusku, a w 1964, przypomnijmy sobie, kiedy powstał Kościół Szatana, dwa lata później. W 1964 ukazało się angielskie tłumaczenie, gdzie na okładce był po prostu dokładnie taki sam symbol, jaki stał się głównym symbolem kościoła szatana. I po prostu ten nasz wspaniały wujek Lawej ukradł ten symbol, mówiąc, że on go wymyślił. Potem go jeszcze opatentował w 1983 roku, czyli 17 lat później. A on go po prostu przerysował kropka w kropkę. I są na to dowody historyczne. I teraz summa summarum, to zataczam koło tej całej wypowiedzi historycznej. Jak się nazywa ten symbol kościoła szatana? Pieczęć Bafometa. To już nie wiadomo, o co chodzi, bo to już wygląda inaczej, bo tam z tego Bafometa nic nie zostało, tylko jest sama głowa kozła, która jest zupełnie inaczej wygląda. To jest po prostu głowa kozła, narysowana, nie zdjęcie, nie, tak, nie wygląda tak prawdziwy kozioł, tylko taki kozioł z kreskówek. Wyrysowana w odwrócony pentagram w podwójnym okręgu, gdzie między tymi okręgami jest 5 magicznych znaków, sam już nie wiem z czego, chyba z kabały, a jakichś okultystycznych, nie wiadomo co one znaczą, średnio mi to interesuje. I on to nazwał pieczęcią Bafometa. Więc masz odpowiedź, skąd Bafomet w satanizmie? Przebył daleką drogę. A u swojego zarania to nie był symbol negatywny też, chyba to warto podkreślić. Jasne, że nie. No, sam Lewi, przecież wie to każdy, kto się zajmuje chociaż troszeczkę okultyzmem, w sensie nie, że robi czary mary, tylko chociaż troszeczkę czyta o okultyzmie, wie, że Lewi był białym magiem i to takim bardzo białym. To był
to był bardzo dobry, fajny człowiek, który nie proponował nic złego, który ewidentnie tą czarną magię piętnował. No piętnował czarną magię, no i krótko powiedziałem, i można to sprawdzić w jego książkach, które są nawet po polsku wydane. To był biały mag. I dla niego ten symbol Baphometa to był symbol oświecenia. Ja on sobie to tak wymyślił, żeby to był taki głęboki symbol złożony z wielu innych symboli, tak pochodnia, hermafrodytyzm. I to on wszystko to miał fajnie wymyślone. To przecież Eliphas Levi jest autorem podziału na dobry i zły pentagram, czyli na jasny i czarny pentagram. Oczywiście jasny to jest wiadomo który, z wierzchołkiem ku górze jednym, a czarny, czy też diabelski, bo też Levi używał takiego określenia, diabelski pentagram, to jest dwoma wierzchołkami u góry, który sam Levi to pisał 100 lat przed kościołem szatana, że on przypomina, jak on to napisał dokładnie, no, przypomina wściekłość kozła. No a Levi po prostu wziął i wszystko pokopiował, wziął za staną tradycję, wszystko co mroczne wrzucił i nazwał to satanizmem. A czy dla okultystów, bo to już też temat i omawiany z doktorem Magoszem, i też ty o tym mówiłeś, żeby nie mieszać okultyzmu z satanizmem. No, oczywiście. A jednak chciałbym zapytać o to, bo już wiemy, że to nie jest synonim satanizm i okultyzm, ale czy w okultyzmie w ogóle szatan odgrywa jakąś rolę? To znaczy, czy jest jakiś szatan okultystów? Jasne, że jest. Chociażby u Crowleya jest bardzo wyraźnie, no może nie wyraźnie, ale jest jakoś zdefiniowany szatan. I mimo, że powiedziałem i będę to zawsze powtarzał, że Crowley nie był satanistą, nie był ojcem założycielem współczesnego satanizmu, ani jakiegokolwiek satanizmu, no to jednak no sam Crowley pisał pozytywnie o szatanie. I to nie jest moja wina, to po prostu to Crowleya wina. To on tak napisał. Ja te wszystkie cytaty wynotowałem właśnie w książce Przeciwnik Boga. No ale zapytać ogólnie o okultyzm. Są jeszcze inni okultyści, którzy używali postaci szatana. Chociażby sławna Nagłowska. Czy no może nie aż taka sławna jak Bławacka. Bławacka nie używała, z tego co kojarzę, pojęcia szatana. Ale Nagłowska tak. To też nie jest żadna tajemnica. Ona sama swój światopogląd nazywała chyba satanizmem. I używała postaci szatana jako pozytywnej postaci w 1932 roku. Oprócz niego był De Guita, polski nieznany okultysta Bolesław Włócicki. Jest również znany i sławny Peter J. Carroll, twórca magii chaosu. No i jeszcze jest Wotowski, ale on nie wprowadził nic nowego, tylko powtórzył po Lewim wszystko, co można. Bo ja to ich niestety nie po kolei powiedziałem, mogłem po kolei, ale to też nie ma żadnego znaczenia. Tak, szatan się pojawia w okultyzmie, ale to nie jest jeszcze powód, żeby nazywać tych okultystów satanistami. Musieliby adorować go w bezsprzecznie, jak to powiedzieć... boski sposób. Dokładnie, tak. Czyli chwała ci szatanie na wysokości, tyś jest Bogiem moim, oto roztocz nade mną swą opiekę, o szatanie, jestem twoim sługą. No i z tego co wiem, no tylko Nagłoska się bawiła w takie rzeczy, ale to było tak trochę w pół serio. Oczywiście, że jakiś okultysta może być jednocześnie satanistą, ale rzadko się tak zdarza. Za to prawie wszyscy sataniści chcą być jednocześnie okultystami, ale to w tą stronę idzie. Można się absolutnie zajmować okultyzmem przez całe życie i nawet się nie zbliżać do satanizmu, po prostu, no, tak jak powiedział Zbigniew Łagosz. Tak naprawdę w tym prawdziwym okultyzmie chodzi o rozwój i Jerzy Prokopiuk by powiedział dokładnie to samo. Czyli ten szatan nie ma jakiejś jednej określonej roli dla okultystów, tylko podejrzewam, że każdy okultysta ma troszeczkę inny do niego stosunek, tak? Czy to jest jakąś reprezentacją jakichś sił natury, czy jakimś bytem osobowym dla okultystów, czy każdy właśnie jednak jakoś go tam sobie inaczej troszeczkę traktuje i opisuje? Wiesz co, ja powiem tak, wstrzymam się od odpowiedzi, bo nie znam się na tym. Musiałbym, to się znają ludzie, którzy znają dużo okultystów albo którzy czytają bardzo dużo tekstów źródłowych okultyzmu. Ja przeczytałem tylko
tych pięciu czy sześciu, o których już wiedziałem, że tam szatan się na pewno pojawia, że nie stracę czasu, czy czytając ich wszystkie teksty, żeby się nie znaleźć nic i tak. Ja wiedziałem, że tam i tak to znajdę, znalazłem, opisałem w książce, a tak generalnie myślę, że jest taka tendencja, że dla okultystów szatan jest po prostu negatywnym, bardzo negatywnym bytem i wystrzegają się go. Tak mi się wydaje. Porozmawiajmy chwilę o tym, o czym też już zaczęliśmy mówić, czyli o symbolice towarzyszącej szatanowi. Taka podstawowa liczba, która przychodzi mi na myśl i która z szatanem dość często współwystępuje, to jest 666. Trzy szóstki. Czy rzeczywiście dla ciebie, jako dla satanisty, to jest symbol szatana? Skąd się wzięły te trzy szóstki? Co one oznaczają? No to każdy, kto tworzy sobie Wikipedię, będzie wiedział to samo, że trzy szóstki wzięły się z Biblii, dokładnie z objawienia Jana, gdzie Jan pisze coś, co właśnie nawet nie podlega pod definicję szatana, bo tam jest napisane, a ujrzysz bestię, coś w tym stylu, tam bestia się wyłoni, jej liczba 666, liczba to bowiem człowieka, nie? No to sam Jan napisał wprost, że ta liczba 666 to liczba człowieka. Oprócz tego też doskonale wszyscy wiemy, którzy mamy w ogóle 5 sekund, żeby używać internetu, że to nawet nie chodzi o 666, tylko albo 616, albo 665. I no to kiedyś, to jeszcze 20 lat temu, to wszyscy myśleli, że chodzi tylko o 666, ale jakieś tam około 20-15 lat temu weszła informacja, pamiętam jak to weszło w 2006 roku, szczerze mówiąc, pamiętam kiedy to było, że właśnie w naszym satanistycznym gronie, że tak się śmialiśmy. Okazało się, że to nie chodziło o 666, tylko o 616 i dlatego te rytuały satanistów teistycznych nie działały, bo złą liczbę wymawiali. No to strasznie, to jest śmieszne. Oczywiście ja nie uznaję tej liczby z bardzo prostego powodu, bo to wymyśliło chrześcijaństwo, ja nie uznaję nic, co wymyśliło chrześcijaństwo. Wiem, że sobie sam kręcę na siebie bicz, bo nazywam się satanistą od szatana, a chrześcijaństwo wymyśliło szatana, wiem to. I to jest sprzeczność i serdecznie za to przepraszam, powinienem nadać sobie inną nazwę. Ale wtedy nie przyłączyłbym się do dokładnie żadnego ruchu i nie poznałbym dokładnie żadnych znajomych, no bo bym sobie wymyślił swoją własną nazwę i bym mówił, cześć, jestem Michał, ja jestem X, nie? Aha, spokojnie. A tak spotkałem mnóstwo ludzi o podobnych poglądach, zapoznałem mnóstwo, nawiązałem mnóstwo fajnych znajomości i też dzięki temu teraz ze mną przeprowadzasz wywiad. Ja prowadzę wydawnictwo satanistyczne, ponieważ jest to jakoś rozpoznawalne, a tak bym musiał pisać, że no to jest takie wydawnictwo, które się sprzeciwia temu i temu i propaguje to i to i to i to i nie miałoby takiej siły wyrazu, więc tak, samą nazwę przyjmuję i przepraszam za to na fonii, że przyjmuję tą nazwę, ale całej reszty już nie. Nie obchodzi mnie, co myśli chrześcijaństwo na jakikolwiek temat, jakie liczby ono przypisuje komukolwiek, w tym szatanowi. Nie widzę nic magicznego w liczbie 6, ale ja uważam, że jest jakaś liczba szatana. I jest to według ciebie liczba 9. Tak, oczywiście. I ty, wiem, że nie wiesz, skąd się ona wzięła, wczoraj o tym też nie gadaliśmy. Ja tego nie wymyśliłem. Ten sam Anton Szandor LaVey, którego ja tak krytykuję, że był takim prostakiem, że był biznesmenem, że był manipulantem i kłamcą, no bo był. Napisał jeden super tekst. Wspaniały. Jak wydał Biblię Szatana w 69 roku, w grudniu, to już w 71 wydał The Complete Witch. I potem została wydana jako The Satanic Witch w 89. I już rok później, w 72 roku, wyszła jego naprawdę super książka. Ostatnia z tych takich ważnych dla jego satanizmu, The Satanic Rituals. Satanistyczne rytuały. I tam są po prostu opisane, jest opisane 9 satanistycznych rytuałów. Po prostu. 9 celowo, bo... No właśnie, dlaczego celowo? I ostatni tekst, nie wiem, czy to on będzie 10, czy właśnie to on będzie tym 9 tekstem, a tam jest troszeczkę też taka inna numeracja, bo on do każdego tekstu napisał osobną przedmowę, to jest takie jeszcze troszeczkę rozmyte. Ostatni tekst w tej książce The Satanic Rituals nosi tytuł The Unknown Known, czyli nieznane znane. I w tymże tekście pada właśnie stwierdzenie, że liczbą szatana jest 9. Pada to stwierdzenie w pierwszym zdaniu. Mówi Anton LaVey, w
tym, że the unknown known. Mimo starań różnych osób, chcących przypisać szatanowi jakąś konkretną liczbę, czas niechybnie pokaże, że jego liczbą jest 9. Dziewiątka jest liczbą ego, gdyż zawsze powraca do siebie. Nieważne, co zrobisz w trakcie najbardziej skomplikowanego mnożenia dziewiątki przez jakąkolwiek inną liczbę, na końcu ostatecznego równania i tak ujrzysz 9. I strasznie to do mnie mocno przemówiło, bo podał jakieś fajne argumenty, a ja zawsze i tak lubiłem 9, bo urodziłem się w dacie, która ma w sobie 3 dziewiątki i 1 trójkę. No i oprócz tego to, co musi mieć, czyli 1 i 7, albo to już nie oszukam czasu, nie? Urodziłem się 9 marca 1979 roku. Mam więc 3 dziewiątki i 1 trójkę, a każda dziewiątka to 3 trójki, więc mam 3 potrójne trójki i trójkę. Wow, a 3 to święta liczba, o czym każdy powinien wiedzieć, nawet ktoś, kto się nie interesuje bardzo jakimiś duchowymi rzeczami, to już powinien wiedzieć naprawdę prawie każdy, że 3 jest świętą liczbą nie tylko w chrześcijaństwie, ale można by tak rzec obiektywnie świętą, że praktycznie w każdej kulturze. I ja napisałem bardzo długi 9, który zajmuje 18 stron, 2 razy 9. 18 stron A4, to jest darmowy PDF w czytelni The Serpent, który ma tytuł 9. I omawiam w nim najpierw liczbę 3 w oparciu o bogatą literaturę na ten temat, a potem liczbę 9 w różnych kulturach. W satanizmie to jest po prostu ostatni tam podrozdział, że w satanizmie również liczba 9 jest szczególną liczbą. Czy świętą? No, dla takich kultur jak wikingowie na przykład liczba 9 była liczbą świętą, to ewidentnie, a dla satanizmu no to jest po prostu może lepiej by to powiedzieć, ważna liczba, ale święta to chyba nie. I dla mnie osobiście 9 jest taką liczbą, która oznacza szatana, dokładnie z tych powodów, których powiedział LaVey, którego tak krytykuje, ale tutaj się spisał super. I teraz zobaczmy kolejne skojarzenie. Moja ulubiona organizacja, która mnie ujęła nie przez nazwę, tylko przez treść, nazywa się Zakon 9 Kątów. What the fuck? Dlaczego? Why? Przecież oni nienawidzili LaVeya. Oni mają jakieś swoje inne powody, żeby ubóstwiać liczbę 9, no ale no, to naprawdę zbieg okoliczności. Ja się urodziłem w takiej dacie, że mam 3 dziewiątki i jeszcze trójkę, co naprawdę jest super. LaVey mówi o 9, o ego, że powraca do siebie, że jest niezwyciężona ta liczba i Zakon 9 Kątów ma 9 w nazwie. Już mi nic więcej nie potrzeba, a i tak Michael Aquino, ten założyciel świątyni Seta, też uważa liczbę 9 za szczególnie magiczną liczbę i tam jest Rada 9 i takie, no wszędzie, gdzie coś może być w większej trochę liczbie niż 1 czy 2, to jest specjalnie, że 9, nie? I ta 9 naprawdę wielokrotnie się gdzieś tam pojawia w historii szatana. No, w różnych historiach się pojawia. Są jeszcze 2 symbole satanistyczne. O jednym już zaczęliśmy mówić, czyli właśnie o odwróconym pentagramie i wpisaną weń głową kozła. Czy ty szanujesz ten symbol? Czy on dla ciebie coś oznacza? A jeżeli tak, to co? Tego symbolu, który ty opisałeś, czyli odwrócony pentagram z spisaną głową kozła, absolutnie nie szanuję. Uważam, że to jest beznadziejny symbol, który sygnalizuje, że sataniści albo tą kozę biedną czczą, albo ją zjadają i stąd te żarty. Sataniści czczą kozę, sataniści zjadają koty, sataniści zjadają kozy. Bo że z tymi kozami... Nie wiem, co jest takiego satanistycznego w kozie, moim zdaniem dokładnie nic. A symbol odwróconego pentagramu bardzo szanuję i uważam to za jedyny poprawny symbol satanistyczny. Wiem, że sam używam drugiego symbolu, o którym pewnie wspomnisz, ale to zaraz wyjaśnię. A to co symbolizuje odwrócony pentagram? Słuchaj, to jest bardzo proste, banalnie dziecinnie proste. Odwrócony pentagram symbolizuje odwrócenie tego, co symbolizuje jasny pentagram, czyli czarną magię. Normalny, prosty, tak zwany pentagram klasyczny, biały pentagram, symbolizuje białą magię, czyli po prostu no, czary, mary,
dla jakiegoś dobra. Więc odwracasz to i masz magię po to, żeby kogoś zabić, zaszkodzić komuś i tak dalej. I to się po prostu słusznie powinno kojarzyć z satanizmem. I jest to symbol, który ma jakieś umocowanie w historii i ma jakąś głębię i przy okazji ładnie wygląda. To po pierwsze, dlatego ten symbol bardzo, bardzo lubię. A po drugie, organizacja, którą ja lubię, czyli ONA, Zakon Dziewięciu Kątów, okazuje się, że oni używają tylko tego symbolu podczas swoich rytuałów i żadnego innego. Podczas rytuału czarnej mszy jest nakazane, aby nakreślić w powietrzu znak odwróconego pentagramu. Więc myślę, o, i tak już lubiłem ten symbol, ale jak ONA ich używa ten symbol i tylko jego, no, jako znaku satanistycznego oczywiście, bo używa różnych, i to masę różnych symboli, ale jako sigile magiczne, jako sigil świątyni, jako sigil, jest osobny sigil mrocznych bogów, jest osobny sigil Bafomet, są księżyce Bafomet, ale jako ogólny symbol satanistyczny, taki jak dla chrześcijan byłby, wiesz, krzyż, krucyfiks, albo tak naprawdę ryba, bo to jest właściwie prawdziwy symbol chrześcijaństwa, ta ryba, no to tylko ten odwrócony pentagram, więc ja uważam, że to jest dostateczne uzasadnienie, żeby pentagram odwrócony szanować, ale nie bez tej żenującej głowy kozła, bo ja zawsze zadaję pytanie, a dlaczego głowa kozła? A czemu nie głowa na przykład jakiegoś fajnego byka czy konia? Ale właściwie po co jakiegokolwiek zwierzęcia? Czy to naprawdę musicie sugerować, że sataniści mają jakąś super miętę do zwierząt? Naprawdę? O co tu chodzi? Naprawdę satanista to jest ktoś, kto albo te kozy biedne maltretuje, albo je musi hodować? Ja naprawdę, no o co wam chodzi z tą kozą? I z tego pytania, które zadawałem no, każdemu, komu mogłem, już w 2006 roku, zacząłem już w 2006 roku swoje badania nad symbolem głowy kozła. I w końcu te badania kiedyś tam po wielu różnych przerwach ukończyłem i powstała głowa, przepraszam, przeznaczyłem się, powstała książka pod tytułem Głowa kozła jako symbol satanistyczny. Kolejna książka, którą możemy tu rekomendować, która kosztuje tylko $750 plus wysyłka ze Stanów, drugie $750, łącznie tam zaokrąglimy do 2000 i jest wasza. Czyli o ile tak można było podsumować, to odwrócony pentagram oznacza po prostu jest symbolem odwróconego porządku dobra, tak? Dokładnie, tak. To jest symbol po prostu zła, nie? I to jest super symbol. No, to jest po prostu odwrócenie, tak jak satanizm jest odwróceniem, no to jest też odwrócony pentagram. Super, super symbol. Prosty i czytelny. I ostatni z tych symboli, który nawiązuje do chrześcijaństwa, to odwrócony krzyż. Tak, tak. Na tak. Twoich książkach, okładkach i we wnętrzu to tych odwróconych krzyży parę znajdziemy. Tak, tak, tak. Ja nie uznaję tego symbolu jako prawdziwego symbolu satanistycznego, ale używam tego symbolu jako takiego, powiedzmy, symbolu drugiej kategorii, bo to po prostu jest dosłownie, tak jak jest ten odwrócony pentagram jest odwrócony, to ten krzyż też jest odwrócony. Ja to używam jako wyraźnego symbolu, że satanizm jest antychrześcijaństwem, jest przeciwieństwem chrześcijaństwa, więc bierzemy sobie ten krzyż chrześcijański, święty dla chrześcijan i go bluźnierczo odwracamy i drukujemy w ilości całego nakładu książki i nikt mi tego nie zabronił, nie jestem w więzieniu z tego powodu, ale wspaniale się z tym czuję, bo pokazuje, że satanizm jest tak naprawdę czymś bardzo prostym. Jest po prostu sprzeciwem wobec chrześcijaństwa i to symbolizuje odwrócony krzyż, a naprawdę w ogóle mnie nie obchodzi, że święty Piotr został krzyżowany no specjalnie tak odwrotnie, żeby nie naśladować Mesjasza, ale nie obchodzi mnie to. Chrześcijan nie obchodzi, jak kradną wszystkie symbole, jakie tylko mogą, wszystkie święta, jakie tylko mogą, w ogóle wszystko, nawet swoją własną religię ukradli, nawet jej nie wymyślili, tylko wszystko tam jest ukradzione, to ja też od nich też ukradnę i nie obchodzi mnie to. Ja sobie odwracam chrześcijański krzyż, a to nie jest krzyż świętego Piotra, absolutnie nie. Nie jestem zwolennikiem świętego Piotra. Mówiliśmy o szatanie judaizmu, o szatanie chrześcijaństwa, szatanie okultyzmu. No to porozmawiajmy teraz o szatanie satanizmu. No dobra. Trochę było już w poprzednich odcinkach, nie? Ale spróbujmy to tak teraz zgromadzić i skupmy się właśnie na Po jednym zdaniu takim esencjonalnym. Szatan dla kościoła szatana to czysty symbol. I wszystko już wiemy. Dla wszystkich innych satanizmów ateistycznych to tak samo czysty symbol buntu.
ale mamy bardziej skomplikowane, bardziej złożone. Dla świątyni Seta szatan jest bogiem rozwoju i nosi imię Set, egipskie imię egipskiego boga. Dla gnostyckiego kultu szatana Slouna jest to, jakby to powiedzieć, no to też bóg rozwoju, takiego gnostyckiego otwarcia oczu. O, to jest to dobre określenie. Gnostyckiego otwarcia oczu na dobro i zło. Potem, które można, no dla kościoła Zazela też już mówiliśmy, że to jest bóg rozwoju i muza cywilizacji. Dla Jay of Satan to jest bóg ojciec, który się opiekuje. Dla katedry czarnego kozła to jest też taki bóg ojciec, który też się opiekuje, taki dobry szatan. Dla MLO to jest taki bóg mordu. Dla zakonu Fosforosa Michaela Forda w sumie nie wiadomo, bo jest wszystkim. No i na końcu dla ONA szatan jest dawcą życia i księciem życia, mimo że jest księciem ciemności. Ja uważam, że to sprzeczność, ale pewnie chcieli zachować taką tradycję. W tych różnych opisach szatana jest kilka takich rzeczy, które się powtarzają. I pierwsza z nich to jest chyba bunt, prawda? Że ten szatan jest bądź symbolem, bądź uosobieniem, bądź taką postacią, która reprezentuje postawę niezgody, prawda? Tak, to jest cecha wspólna wszystkich szatanów satanistycznych, rzeczywiście. No masz rację. To fajnie, że mi na te właściwe tory naprowadziłeś, bo ja poszedłem w te takie detale, ale jeśli by wyłuskać cechę wspólną wszystkich szatanów satanistycznych, wszystkich koncepcji szatana w satanizmach, to rzeczywiście zawsze to jest symbol buntu. I oczywiście buntu przeciwko chrześcijaństwu, no to już chyba oczywiste. Tak. No i to nie jest zawsze tak, że to jest symbol buntu przeciwko całemu systemowi, całej cywilizacji. Raczej nie. Konkretnie przeciwko chrześcijaństwu. Oni się nie buntują przeciwko innym rzeczom. Właściwie. Jest też takie określenie, które ty przytaczasz w swojej książce pod tytułem Szatan, za, albo może w przeciwniku Boga, za Przybyszewskim. Tak, i to tak, jest też taki szatan, motyw, który bardzo często... W tej i w tej. W obu jest. Podałem ten sam cytat w obu książkach, bo jest tak piękny. No. Myślę, że tutaj też warto się zatrzymać chwilę, bo to była dla mnie też jakaś nowość, kiedy zapoznawałem się z twoimi książkami, że szatan jest właśnie ujmowany przez ciebie, bo chyba już tak możemy mówić, że mówimy też o twoich osobistych przekonaniach odnośnie szatana, a zdaje się z tego, co wyczytałem, że ta myśl akurat ta konkretnie Przybyszewskiego jest tobie też bliska, czyli że szatan, który przez chrześcijan jest też nazywany przecież Bogiem jakby tego świata, dla ciebie jest rozumiany jako Bóg życia, prawda? Bóg takiej zmiany, natury, jakiegoś rozwoju. Czy mógłbyś rozwinąć tę myśl i opowiedzieć o takim spojrzeniu na szatana? Jasne. Ja w tytule wstępu powiem, że troszeczkę, że długo dochodziłem do tej koncepcji szatana. W sumie nie wiedziałem, kim on dla mnie ma być, bo samo to pojęcie już jest sprzeczne i właściwie nie wiedziałem, którą z tych cech mam sobie wybrać, no bo wiesz, to jest szatan jest i ojcem kłamstwa, i bogiem ciemności, i bogiem życia, to w takim razie jak albo życia, albo ciemności, prawda? To chyba jest oczywiste, że życie jest raczej jasnością niż ciemnością. I zdecydowałem się na taką koncepcję, że szatan jest czerwienią, że nie jest czernią, że nie jest księciem ciemności. Jest księciem ciemności tylko tak metaforycznie, że tak, to jest taki jego tytuł, taki tradycyjny. Ale on w ogóle czy czarny, czy też nawet ciemny nie jest, jest czerwony. Szatan jest ten mój szatan, kolejna tam koncepcja szatana oczywiście to jest. Mój szatan jest nieokiełznaną energią życia oraz nienawiści, agresji, niestety też przemocy. Ponieważ to w końcu szatan, a nie jasny Bóg. To jest troszeczkę lekka sprzeczność, no bo jasny Bóg też jest energią życia, ale inną. Kiedy jasny Bóg jest, wiesz, przytuleniem i kochaniem, zapłodnieniem, rodzeniem potomka, opiekowaniem się nad nim, czyli wszystkimi jasnymi, pięknymi rzeczami, no to szatan to bardziej będzie, jeśli zapłodnienie, to przez gwałt, jeśli życie, to przez walkę i zabicie rywala. Czyli tym życiem, ale tym, które widzimy, no, którego właśnie nie widzimy, które odbywa się w tym dzikim świecie przyrody, a nie w naszym
bezpiecznym do granic świecie miast i wsi, gdzie mamy wszystko zapewnione i nic nam nigdy nie grozi. W prawdziwym świecie przyrody jest ciągła walka o przetrwanie i to jest walka drastycznie brutalna. I tam jest ta energia szatana. I tak naprawdę tu, kiedy my rozmawiamy, tej energii szatana po prostu nie ma. Ja jej nie doświadczam przez całe miesiące, czasami może przez lata, ponieważ nazywam tak energię naprawdę skrajną, która jest wtedy, kiedy dwa jakieś byty, czy zwierzęta, czy ludzie walczą ze sobą na śmierć i życie. Wtedy objawia się szatan. Moim zdaniem tak. I dlatego w ogóle zasługuję na to miano, że to jest szatan, a nie jakiś tam Ozyrys, jakiś Harwer, czy jakiś tam Posejdon, tak? To ma być szatan, to ma być coś jednak złego, ale czerwonego. Czerwonego, nie czarnego. Czerwony jest nie tylko kolorem miłości, zresztą w sumie ten w ogóle, ustalmy sobie. Czerwony po prostu nie jest kolorem miłości. Kolorem miłości jest fioletowy. Czerwony jest kolorem krwi, agresji, przemocy, gniewu. Jeśli chcesz rozświeczyć byka, to pokazujesz mu czerwony kolor. Czerwień jest oficjalnym kolorem wściekłości. I to jest oczywiste. O szatanie też się często mówi i to jest taki jeden z jego epitetów, przydomków, zmiennokształtny. No tak. I czy też mógłbyś rozwinąć tę myśl i właściwie jak można by ją tak w większym metaforycznym ujęciu zrozumieć? No to nie jest moja koncepcja, to jest koncepcja znowu ENA, ale to też nie jest koncepcja ENA, to jest koncepcja taka stara, średniowieczna. Jest bardzo prosta, że po prostu szatan pojawia się w różnych formach i nigdy tacy zwykli ludzie nie wiedzą, że to szatan. Jest takie pojęcie, o którym się dowiedziałem dopiero jak pisałem tą książkę Szatan i zrobiłem research po prostu. Nawet nie pamiętam, co wpisywałem w Google, ale zrobiłem research. I okazało się, że jest taki mit, że szatan, czy też jakiś tam demon, obojętnie, pojawia się pod postacią dużego czarnego psa i on ma nawet swoją nazwę. I to jest stary, ale duży czarny pies. Roman Polański, super reżyser, który nakręcił mój chyba ulubiony, jeden z naprawdę moich najbardziej ulubionych filmów, Dziewiąte Wrota. Uwielbiam ten film, widziałem go chyba z 5 razy. Albo 9 razy. Dziewiąte wrota, zobacz, dziewiąte wrota. No przypomnę tylko, że jest też 9 kręgów piekielnych u Dantego. To wszystko jakoś... Więc Roman Polański, który w 99 roku wydał film Dziewiąte wrota i wspaniale pokazał tam szatana. Znaczy to nie, Roman Polański jest taki wybitny, że on jest znawcą satanizmu. On po prostu zaadaptował scenariusz autora książki, którego nazwiska teraz zapomniałem, ale oryginał się nazywał oczywiście Klub Dima, a nie Dziewiąte Wrota tej książki. No więc tak naprawdę nie Polański, tylko ten autor tej wspaniałej książki pokazał, że szatan, który okazuje się być tą właśnie kobietą z filmu, na końcu to się okazuje, śledzi tego głównego bohatera Dana Corso, również jako czarny pies. Mi się ta koncepcja bardzo podoba, ponieważ ja mam taki troszeczkę naiwny, taki dziecięcy umysł. Ja lubię wierzyć w takie bajeczki, że szatan czy jakiś inny byt może właśnie teraz być przy mnie pod tą czy inną postacią, bo się mi przygląda. Oczywiście, że to nieprawda, że tak nie jest, ale jak byłem młody, w sensie nie taki bardzo młody, że byłem dzieckiem, tylko jak byłem młodym mężczyzną, no to osobiście mi się coś takiego przydarzyło, że zobaczyłem oczy szatana w oczach mojej wówczesnej kochanki i przeraziłem się strasznie. To było raz. I raz wystarczy. Też ta zmiennokształtność, myślę, że no ona może być potraktowana w taki sposób metaforyczny. To znaczy, że szatan nie jest jakąś jedną osobą, która gdzieś tam w piekle stoi przy garach ze smołą i kręci łychą, żeby torturować grzeszników, no tylko, że szatan po prostu przejawia się w określonych sytuacjach, przy określonym kontekście i no jest zmiennokształtny w tym sensie, że nie ma jakiegoś jednego stałego miejsca pobytu, tylko tam, gdzie właśnie ta moc życia, ta energia, która jest jednocześnie życiodajna i burząca, niszcząca, to tam właśnie jest szatan. Moim zdaniem szatan jest energią mordu.
tu się zgadzam z chrześcijanami. Akurat w tej kwestii no, ja też uważam, że mord jest czymś złym. Tylko że uważam też, że jest potrzebny, konieczny, że tak jest skonstruowany ten świat, który podobno został stworzony przez ich Boga, podobno dobrego, więc tam już niech oni sobie radzą z tą jaskrawą sprzecznością, jak dobry Bóg mógł stworzyć zły świat, ale to jest nie moja sprawa i nie moja teologia. Ja po prostu w przeciwieństwie do nich uważam, że zło, tak rozumiane jako część przyrody, po prostu musi istnieć. I że to dobrze, że jest takie zło. To zło, którego możemy uniknąć, czyli zło ludzkie, takie właśnie niepotrzebne, to tego należy, tego możemy uniknąć. Ale tego, że mysz biedna, Bogu ducha winna mysz, wspaniała mysz, ja teraz mówię bez żadnych żartów, ja kocham zwierzęta i kocham też myszy. Dlaczego? W ogóle myszy są piękne wizualnie i fajnie się zachowują. Mają swoje rodziny, na pewno mają jakieś relacje uczuciowe ze swoimi bliskimi. I ta biedna mysz zostaje zabita przez kota, który nawet nie jest głodny. On ją sobie upolował, bo mógł, bo był silniejszy, bo był szybszy. To jest bardzo okrutne i w tym widzę szatana. Widzę szatana w energii mordu. Niekoniecznie w każdym mordzie, którego dokonują ludzie, ale takim, który wynika ze struktury tego świata. To jest szatan. Więc de facto szatan jest dla mnie dobrym złem. I w sumie teraz zacytuję tego Przybyszewskiego, bo może to się jakoś łączy, co tak ci się ten cytat spodobał, bo mi się on bardzo spodobał. Czytam teraz dwa wersy ze Stanisława Przybyszewskiego, który napisał te wersy mocno ponad 100 lat temu. Szatan jest wiecznym złem, a wieczne zło jest życiem. Zostawiam to czytelnikom do takiej kontemplacji, co to właściwie znaczy, ponieważ jest to dla mnie tak głębokie znaczenie, którego nawet nie chciałbym profanować, tłumacząc je. Tak wiesz, jak chłop krowie na rowie, no, A jest B, więc B jest A, więc B jest C. To jest naprawdę bardzo fajna myśl, że wieczne zło jest życiem. Fajne. Wieczne zło, zmienność. Niszczenie. No te wszystkie słowa gdzieś, myślę, są sobie w jakimś sensie bliskie i no, prowadzą nas do zrozumienia tego, czym może być szatan dla satanisty. Ale chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo pomimo tego, że widzisz w tym mordzie czy tych zabójstwach, które są w naturze niezbędne, zło, to jednak w swojej książce Szatan piszesz o tym, że świadomie zmierzałeś do tego, żeby jakoś z tą energią zła się połączyć, utożsamić, jakoś jej doświadczyć. Tak, tak. I nie rozumiem, czemu tak robiłem, ale tak robiłem. Miałem jakieś... Mówię szczerze, nie wiem, czemu tak robiłem. Ja tłumaczę to koncepcją opętania. Uważam, że przez wiele lat, nie wiem jaką dokładnie podać liczbę, no ale no więcej niż 10, myślę, że więcej też niż 15, byłem opętany. Opisałem to bardzo dokładnie w książce, której nie jestem autorem. Napisałem to na prośbę Michała Stanowskiego, który chciał wówczas napisać, w sensie był w trakcie pisania książki właśnie o opętaniach, a dokładnie o egzorcyzmach. Chciał się dowiedzieć, jak te kwestie tego opętania widzą sami sataniści, więc się zwrócił do mnie. Na szczęście w ogóle znalazł mnie, bo pytał kogoś innego i ten ktoś w ogóle wiedział o moim istnieniu, że no jest taki główny satanista w Polsce, tylko że no to nie ma takie obwieszczenie, że wchodzisz na internet i piszesz główny satanista w Polsce, aha, Michał Knichiński, no to akurat tak to nie działa, a powinno. No jestem egocentryczny i, no i to jest fakt. I zapytał mnie Michał Stanowski, jak sprawa wygląda, opętanie widzą sami sataniści. Ja mu to przez godzinę opowiadałam przez telefon. Potem go zapytałam, no ale chłopie, jak to teraz napiszesz? Zapamiętałeś to wszystko? No to słuchaj, no to ja ci to napiszę, nie? Napisałem i od razu powiedziałem, słuchaj, ale osobno mogę ci powiedzieć o swoim opętaniu, nie? I przez to byłem zmuszony to ładnie ubrać słowa, bo wiedziałem, że to będzie czytane przez ludzi w poważnej książce wydanej przez Znak. I to naprawdę tam jest. Także każdy, kto ma
trochę pieniędzy, może sobie pójść do Empiku i kupić za uczciwą kwotę książkę Michała Stanowskiego, gdzie jest na bardzo wielu stronach opisana koncepcja opętania we wszystkich oficjalnych satanizmach przeze mnie i potem jako taki trochę dodatek o moim osobistym opętaniu, który, streszczając sprawę, uważam, że byłem opętany w tym sensie, że chciałem tego zła ponic, nie wiadomo po co, żeby albo może sobie coś udowodnić, że jednak jestem taki strasznie twardy, albo że jestem prawdziwym satanistą, albo że nie wiem co. Po prostu kręciło mnie to, ale to mi zaszkodziło. To jest, ja wcale nie przestrzegam jako chrześcijanin, bo naprawdę nienawidzę moralizowania, ale skoro przeżyłem jakąś historię, która mi zaszkodziła, no to mówię, że ta historia mi zaszkodziła. Tak jakbym brał narkotyki i bym wylądował przez to w Monarze, to też bym powiedział, słuchajcie, no nie bierzcie narkotyku, bo wylądujecie też w Monarze. Ja wylądowałem w takim przysłowiowym Monarze po tej wiele lat trwającej przygodzie z nieprzyjemnymi rzeczami. Nie będę wchodził w szczegóły. I po prostu podjąłem decyzję. Odcinam się od tego, ale to nie chciało się odciąć ode mnie, nie? Po prostu okazałem się być silniejszy. Czasami jeszcze jest takie, wiesz, takie kuszenie delikatne, takie już zza dziesiątej ściany, że halo, a może jednak? Ja mówię, nie, już w sumie już mi się nie chce i tak mi się żyje lepiej, dziękuję. Czyli de facto mówię to, że można z opętania, oczywiście prawdopodobnie nie byłem opętany, więc to jest tylko taka naciągana koncepcja. Według mnie byłem, ponieważ rzeczy, które robiłem, absolutnie nie nadają się na cytowanie dla ludzi. Nie chcę takich rzeczy sobie opowiadać, ale robiłem rzeczy bardzo nieprzyjemne i w ogóle nie jestem z tego dumny i nie chcę już takich rzeczy nigdy robić i w sumie do końca nie wiem, czemu to robiłem. Dlatego uważam, że byłem opętany. Przez co? Cholera wie. Przez szatana, tak jak ja go rozumiem, czyli przez taką dziką wściekłość. Ale już nie jestem, także możecie do mnie napisać, możecie przyjechać. Maciej mi kurde, co prawda jest poobijany, tutaj siedzi i nic nie mówi. Skrępowany. No właśnie, dosłownie skrępowany, a nie tak psychologicznie. Także zapraszam, Małgosia przygotuje jedzenie. Nie, no żartuję, nikogo nie zapraszam, nie, nikogo nie lubię, jestem mizantropem. Nie, to też był żart, nie. Wszystko to wykasuj. No słuchajcie, nie jest tak strasznie z tymi satanistami, a przynajmniej z tym, którego mam teraz okazję, szczęście poznać. Michale, ale ty dalej uważasz się za satanistę. I to jest właśnie problem, tak, bo dalej uważam się za satanistę, ale Małgosiu obiecałem, że już się nie będę za satanistę uważał, bo nie dążę do zła. Bo dla mnie to jest taki wymóg. Oczywiście nie każdego satanizmu, tylko tego jakby super prawdziwego, nie? Sam w sumie sobie odpowiedziałam, że jest to dosyć uporządkowane. Nie jestem już tym prawdziwym satanistą, jestem tym takim normalnym, softowym, który po prostu buntuje się przeciwko chrześcijaństwu, więc tak naprawdę to jestem antychrześcijaninem i satanistą w tym sensie, że ten softowy szatan już we mnie mieszka, nie ten prawdziwy, który jest skrajny. Ten taki softowy, który z którym się bardzo wygodnie żyje. To jest takie po prostu duże, pewne siebie ego, które wie samo o sobie, że jest nie do złamania. To tyle. To jest takie fajne, sataniczne ego. Ale nie takie, które w sumie jest aż takie owładnięte nienawiścią, że aż samo siebie zaczyna pożerać. I to, tego nikomu nie polecam. I ja myślę, że w ogóle że 50%, ale że wielu facetów cierpi na takie zaburzenie nadmiaru agresji. No i dlatego oni właśnie są w tych więzieniach. Ja też mógłbym być, co nie ma się czym chwalić, ale nie jestem. W sensie nie, że dokonałem zbrodni i mi się upiekło, tylko byłem 1 milimetr od dokonania zbrodni, nie? I to nie raz, nie dwa. I dlatego ja używam takiego mocnego słowa, byłem opętany, no bo dlaczego normalny człowiek mógłby tego chcieć?
uważam, że nie tylko ja, ale wielu, wielu facetów, również kobiet, nie jestem seksistą, wiele osób jest opętanych przez szatana wtedy, kiedy robią rzeczy, których potem sami się dziwią. Ja dlaczego ja to zrobiłem? Przecież to było straszne. Ja tego nie chciałem zrobić. I to jest ten symptom. Być może jesteś opętany, skoro robisz rzeczy, których nie chcesz zrobić. Oczywiście psycholog powie, nie, co on tam gada, no po prostu problem z gniewem. Dobra, ja sobie to nazywam opętaniem, bo naprawdę przejawia się to drastycznie, tak, że ja czułem cały czas, że jest mnie dwóch. Jeden robi rzeczy, których ten drugi potem żałuje z całą mocą. A powiedz mi, jak to u ciebie z tym satanizmem było? To znaczy, już wiemy, że ty raczej, nie wiem, jak to powiedzieć, to będzie właściwie słowo, sympatyzujesz, ale może raczej no, zaliczasz się do satanistów teistycznych, tak? A tak, tak. I czy podpisałeś jakiś pakt z szatanem, dokonałeś tej sławetnej dedykacji? I co to w ogóle jest ta dedykacja? Jak w ogóle satanista staje się satanistą? O, jasne. Tym teistycznym. No, bardzo fajne pytanie. Bardzo tak odpocznę takim właśnie. To jest taki miły temat, a nie tamte takie uzewnętrznianie się. To mnie zestresowało tylko. Jasne, że podpisałem pakt. Wielokrotnie podpisywałem pakt. Wielokrotnie dokonywałem ponownej dedykacji, ponieważ tak mocno kochałem satanizm, że po prostu to mi sprawiało dziką radość. No to po prostu to jest tak, jak ludzie sobie się bardzo kochają i biorą ponowny ślub. No to ja taki ponowny ślub wziąłem no, około 10 razy, tak licząc na oko, z szatanem. I to było cudowne. Po prostu to chciałem znowu mu pokazać, słuchaj, jesteśmy naprawdę fajnymi kolegami, ja jestem z tobą. Pierwszy pakt wykonałem, oczywiście powiem, na czym ten pakt polega, bo nie wierzę w te bzdury, banialuki, że musisz zrobić to i to. I jak się podpisuje pakt? K***wa, ja sam sobie wymyślał, jak podpisuję pakt. Moje serce mi powie, a nie, że jakaś książka okultystyczna, weź to, zrób to. Możesz się, no. Miałem 16 lat, nie. 18, odwrotnie. 97 rok. Miałem 18 lat. O, śmieszne. Znaczy nie śmieszne wcale, tylko ciekawe. Tyle samo, co miała Albruna, kiedy podpisała swój pakt, którą poznałem 30 lat później. Nie? Jak byliśmy bardzo dorosłymi ludźmi w 2020 roku. Poznałem Albrunę. Najpierw przez telefon. Potem przyjechałem do niej i do jej męża do domu. I okazało się, że Albruna też miała 18 lat, jak podpisała pakt z szatanem. Upuściłem swojej krwi. I narysowałem tą krwią po prostu na kartce, bo ja to bardzo dużo wtedy rysowałem, byłem po prostu rysownikiem amatorskim, twarz szatana, tak jak sobie wyobrażałem. Potem kolejnego dnia, w sensie nie, że następnego dnia, tylko tam powiedzmy tam parę miesięcy później, narysowałem odwrócony pentagram. Także to były wszystko pakty i bardzo, bardzo, bardzo realne rzeczy zaczęły się dziać z moim umysłem. Być może działyby się bez tego paktu też. Nigdy tego nie sprawdzę. To raczej nie tak, że narysowanie czegoś krwią na kartce aktywuje mistyczne przeżycia, ale na pewno też w tym pomaga. Potem miałem dwuletnią sataniczną metanoję, jak to nazywam. To były no bardzo, 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 bardzo nieprzyjemne stany mentalne, gdzie zmieniałem się w dzikie zwierzę i nie wiedziałem, co z tym zrobić. Zawsze po 22, nie wiem czemu. Trwało to mniej więcej pół godziny, to całe szczęście, że nie dłużej. Czasami dłużej, no to męczące strasznie. Ale co to znaczy, że zmieniałeś się? Oczywiście, no nie fizycznie, bo takie rzeczy nie istnieją. No to nie jesteśmy teraz w filmie z Netflixa. Ale mentalnie zmieniałem się po prostu w dzikie zwierzę, które chce polować w lesie na zwierzęta. Po prostu zmieniałem się w nie mentalnie. Przestawałem mieć świadomość ludzką, tylko miałem taki cień ludzkiej świadomości, że no, jednak tu jestem, nie? I jednak jestem tu w swoim pokoju. Ale no, nie mogłem się czasami opanować i biegłem sobie do lasu, żeby chociaż sobie ulżyć. I chodziłem na czworakach. No nie zrzucałem ubrania, no bo aż tak mi nie od***, ale to wcale nie było przyjemne. I to też jest u Michała Stanowskiego właśnie opisane, także zachęcam. Jestem chyba bezwstydny, skoro takie rzeczy opisuję. I kolejne pakty podpisywałem już rytualnie. W tej czarnej mszy, którą powiemy tylko dla patronów, no to ewidentnie to można powiedzieć, że podpisałem pakt z szatanem, ponieważ no znowu upuściliśmy krew i rysowaliśmy te sigile dla szatana i to w szczególnym miejscu, no to tylko patroni się dowiedzą w jakim miejscu, jak to wyglądało.
I wielokrotnie później, to już poza rytualnie z moją tam ówczesną dziewczyną, robiliśmy różne rzeczy, czasami skrajne, w sensie nie skrajne takie, że kogoś krzywdziliśmy, to nie, ale no są też zdjęcia i te zdjęcia są upublicznione, są wydane bardziej niż upublicznione w mojej książce Osobista historia współczesnego satanizmu, gdzie po prostu opisuję swoje przeżycia. To co takiego robiliście, skoro to jest na zdjęciach, to chyba możesz powiedzieć. No robiliśmy różne rzeczy z krwią i ze swoimi rękami i z tą krwią i rysowaliśmy różne rzeczy i piliśmy również krew, ale swoją nawzajem. Wcześniej, kilka lat wcześniej też robiłem różne rzeczy z krwią z innymi dziewczynami i to wszystko było dla mnie, wszystko to były dla mnie rytuały satanistyczne, tak jak ja to czułem, bo naprawdę nie kręci mnie patrzenie, co teraz mi każe ta księga, że no teraz mam co powiedzieć po łamanej Grece albo po jakiejś łacinie, Ave Diabolos, to mnie nie kręci. Kręci mnie taka spontaniczne zachowanie, które wypływa z mojego serca i wtedy czułem się cudownie szczęśliwy. I nie żałuję, że to robiłem, myślę, że to mnie na żadne złe tory nie nakierowało, absolutnie. Ja po prostu wyrażałem wtedy siebie, także odpowiedź brzmi, wielokrotnie podpisywałem pakt z szatanem, robiłem dedykację wielokrotnie i naprawdę już nie muszę, nie? W sensie, że no mógłbym zrobić znowu, tylko że no nie widzę żadnego sensu, bo to już we mnie troszeczkę tak przygasło. Teraz jestem skupiony dużo bardziej na tej czerni niż na szatanie. I uważam, że to jest teraz moja taka kolejna duchowość. W ogóle nie żałuję, że miałam tą poprzednią. Bardzo ją lubiłem, ale już mi się trochę znudziło, nie? No ile można być taki wiecznie w... Zapytam cię zaraz o czarnego Boga, ale nasunęło mi się takie pytanie. No bo mówisz, że oddałeś swoje życie szatanowi, że był taki moment, tak? No, powiedzmy, że życie, no. No. Siebie oddałeś szatanowi. Tak. Zawierzyłeś. Mówisz, że doświadczałeś stanów, nie tylko takich, które ci odpowiadały, ale też takie, których nikomu nie polecasz, które wydają się z perspektywy czasu czymś przykrym. Znaczy, no właśnie odwrotnie. Wtedy były strasznie przykre, a teraz to się cieszę, bo sobie myślę, wow, takie coś szczególnego mi się wydarzyło, ale nie chciałbym znowu, nie? Nie chciałbym znowu tego doświadczyć. Ale nie przyszło ci do głowy, że skoro ten, któremu zawierzyłeś swoje życie, swoje z siebie, ten, który sprowadził na ciebie te stany, które wtedy wydawały ci się przykre, no jest jednak tą negatywną postacią, więc żeby zwrócić się do tego, kogo chrześcijanie nazywają... Nie. Ja już wszystko tłumaczę, to jest bardzo proste. Ja nie mam takiej wielkiej potrzeby bycia kochanym, bycia akceptowanym. Ja naprawdę, nawet jak byłem nastolatkiem, to nie miałem tej mentalności, tej parszywej mentalności nastolatków, których naprawdę jedynym zmartwieniem w życiu jest bycie akceptowanym. Ja miałem to kompletnie w dupie, czy jestem akceptowany przez ojca, przez matkę, przez kolegów w liceum, przez koleżanki. Owszem, no wiadomo, na pewnych rzeczach mi zależało. To nie tak, że mi na niczym nie zależało. Ja wcale nie mówię, że mi na niczym nie zależało. Ja mówię konkretnie, że mi nie zależało na akceptacji innych ludzi. I ja po prostu mam taką psychikę. I taki Bóg, który by mnie, wiesz, kochał i akceptował, jest mi do niczego niepotrzebny. Bo ja nie potrzebuję tego, co on ma do zaoferowania. A lubiłem agresję, pęd życia, i taki Bóg mi pasował, mimo że ja czułem, że on nie jest jakimś moim przyjacielem i mi to w ogóle nie przeszkadzało. Ja nie chcę mieć takich... Znaczy, chcę mieć przyjaciół, jasne, fajnie jest się przyjaźnić, ale ja naprawdę mam inną strukturę psychiczną. Ja po prostu, moja psychika stworzyła sobie takie pojęcie, które było dla niej, do niej kompatybilne. I ja to widzę tak, że ja po prostu musiałem pewną cenę zapłacić za taką znajomość. Wiesz, jak igrasz z ogniem, możesz się poparzyć. Ja się trochę poparzyłem, ale nie spłonąłem. I ani tego nie żałujesz? Nie żałuję. Absolutnie nie. Żałuję, że robiłem złe rzeczy. No ale ej. Moim zdaniem absolutnie nie robiłem tych złych rzeczy z powodu wyznawania satanizmu, tylko z tego, że szatan realnie jakby zaczął rządzić moim zachowaniem w określonych sytuacjach.
Ja rozumiem, że dla ciebie to jest połączone. Dla mnie nie, bo satanizm jest jakąś taką świadomą czynnością, że ja się przeciwko czemuś powiedziałem, ja coś robię, ale to wszystko ja robię. Ja robiłem te dedykacje, te rytuały, to było wszystko świadome, to była po prostu fajna, no nie zabawa, to nie o to chodzi, ale to było coś przyjemnego. Przeżycie. Tak, no chrześcijanie jeżdżą na te swoje pielgrzymki i fajnie się bawią. A ja się fajnie bawiłem u siebie w domu, kiedy robiliśmy rzeczy, które normalny człowiek by uznał za totalnie p***ane. I za no, chorobę psychiczną, tak? Ale ja lubię, znaczy, przepraszam, wtedy lubiłem przemoc, kontrolowaną oczywiście taką, że nie, że rozwalam komuś głowę młotkiem, tylko taką kontrolowaną przemoc, która nikomu nie szkodzi, ale która jednak boli, która jest mocna, wyraźna, która nikogo nie krzywdzi, bo każda ze stron się zgadza na to, co robimy i co dokładnie się dzieje, nie? Także ja się dobrze bawiłem, a te opętanie to już nie była rzeczywiście zabawa. Ja nie uważam, żeby drugie wynikało z pierwszego. Ale z tym opętaniem widzę tutaj pewną taką... Ścisłość, sprzeczność. Tak, można było chyba tak powiedzieć. No bo z jednej strony rozmawialiśmy o tym, że dla satanisty najważniejsza jest jego wolna wola, jego swoboda, tak. Że szatan właśnie daje to poczucie sprawczości i wyzwolenia się z okowów tego chrześcijańskiego Boga, który pewne rzeczy narzuca. A tutaj szatan opętuje, czyli odbiera ci tą wolną jasne, wolę. Jasne, jasne, tak. No na tym polega opętanie, że to jest definicja opętania, zabranie wolnej woli osobie opętanej. Ale ja nigdy nie powiedziałem, że szatan daje wolną wolę, tylko że satanizm daje wolną wolę. I zobacz, jestem taki super spójny. Ja cały czas mówię, że to, co robiłem świadomie, to był satanizm. Czyli świadome robienie prostych ludzkich rzeczy. Ja teraz wezmę nóż, ja tym nożem coś rozetnę, ja teraz wezmę pas, ja tym pasem w siebie uderzę lub ktoś we mnie uderzy tyle razy lub tyle razy. My teraz zrobimy czarną mszę. To było wszystko na trzeźwo, świadome, to było zwykłe życie. To nie był żaden mistycyzm, to po prostu była super zabawa dla ludzi, którzy lubią taką zabawę. A szatan ten prawdziwy, który opętuje, być może, no to on zabiera wolną wolę, bo jest synem. I ja to rozumiem, ale najwidoczniej albo jestem od niego silniejszy, albo mnie bardzo lubi, bo naprawdę bardzo szybko mnie opuścił. Wystarczył, nie wiem, rok takiej lekkiej przepychanki, mówiłem mu, znaczy nie mówiłem do niego, wiesz, szatanie, tylko raczej chcę się zmienić, chcę być dobrym człowiekiem, teraz ja przejmuję władzę nad sobą i ją puścił. Moim zdaniem to jest możliwe, wystarczy bardzo chcieć. Moim zdaniem, tak już zmieniając temat, ale to nie wiadomo, kto nas słucha, jeśli jesteś osobą uzależnioną, słuchaczu, od czegokolwiek, ja uważam, że możesz po prostu z silną wolą rzucić to uzależnienie, cokolwiek to jest. Ja rozumiem, że uzależnienie od heroiny jest bardzo mocne, ale jeśli to jest na przykład hazard, onanizm, seksoholizm, alkoholizm, możesz po prostu to rzucić, wystarczy tylko się nie poddawać i żeby to trwało rok, półtora, ale rzucisz to, po prostu, to jest możliwe. Ja rzuciłem swoje uzależnienie od tego, od czego byłem uzależniony, tam już nieważne. Znaczy, no, chodzi właśnie o przemoc. A i już nie jestem, już jestem kimś, kim zawsze chciałem być, czyli męskim facetem, ale spokojnym, a nie i męskim, i jednak takim... Pełnym szalonej wściekłości. No niestety tak. Co to znaczy mieć kontakt z szatanem? Bo ty opisujesz takie rzeczy w swojej książce, że doświadczyłeś szatana, prawda? No, i tak. Nie tylko o tym opętaniu mówisz, ale o takim no, jakiegoś rodzaju metafizycznym spotkaniu z istotą, którą nazywasz szatanem. To jest super. Już mówię, nigdy nie doświadczysz szatana u siebie w domu. Chyba że to, co jest manifestacją szatana, przyjdzie do tego domu. Ale tak jak sobie siedzisz w domu, że masz telewizor, wszystko takie wygodne, ładne, oglądasz sobie na tym telewizorze Netflixa i ja uwielbiam oglądać sobie Netflixa na telewizorze, bo oczywiście telewizji TVP nie oglądam nigdy, ale nigdy w ten sposób szatana nie spotkasz. Żeby spotkać szatana, musisz wyjść i to nie do pubu, do pijalni piw, nie na miasto, tylko do lasu i najlepiej, żeby to była noc. Jak pójdziesz za dnia, no,
No 1% szansy. 1%. Musiałbyś pójść tam, gdzie naprawdę ludzie nie chodzą, tam, gdzie nie ma energii ludzi, tam, gdzie są dzikie zwierzęta, no ale tam nie dojdziesz, no bo to musiałbyś wiedzieć, gdzie iść, musiałbyś daleko iść. A w nocy te zwierzęta łowne no, ożywają, są odgłosy, są nawet zapachy i przede wszystkim ty się boisz. Bo jakkolwiek jesteś twardy i odważny, człowiek zawsze będzie się bał być sam w nocy w lesie. No weź, bądźmy poważni. W każdym się, jakikolwiek by nie był twardy, chyba że ktoś to robi codziennie, rzeczywiście on już się odpornił. Ale jeśli nie robisz tego codziennie, jeśli tego nigdy nie zrobiłeś, sprawdź swoją odwagę i idź specjalnie, jak mieszkasz w lesie, to specjalnie jedź samochodem, specjalnie sobie czekaj do tej godziny, gdzie zacznie zachodzić słońce i idź w nocy do lasu, mając latarkę tylko po to, aby móc jakoś wrócić, że po prostu, że już nie zostaniesz w tym lesie na całą noc. Nie świeć latarką, nie świeć komórką, idź w nocy do lasu. Będziesz tak się bał, że ci spodnie spadną. I kiedy wtedy wczujesz się w ten strach i staniesz się tym strachem, zaczniesz jakby oddasz ten, tak nie wiem jak to powiedzieć, oddasz się temu strachowi, to wtedy zaczniesz być częścią tej ciemności, bo jesteś fizycznie w ciemności, fizycznie w lesie, gdzie jedne zwierzęta mordują inne zwierzęta, jesteś tam w środku, jesteś zagrożony, wszystkie twoje instynkty wołają, bój się, bo my ludzie jesteśmy tak skonstruowani, żeby bać się w nocy, lasu nocą, ponieważ no, to jest po prostu wiedza naukowa, to jest było w jakimś programie naukowym, że każdy odczuwa strach, bo wtedy jakiś tam gepard czy inne zwierzę może nas po prostu ubić w tej nocy, bo nie widzimy, bo ono wtedy tam, może akurat nie gepard, no, ale wtedy te zwierzęta po prostu polują. I wtedy spotkasz szatana w sobie. To jest najprostszy sposób. Najprostszy, darmowy i nie narażający cię na prawdziwe niebezpieczeństwo, bo moim zdaniem pewnie byś spotkał też szatana, jakbyś poszedł do, wiesz, gangu kryminalistów i powiedział: ej, wy jesteście wszyscy p***nymi p***ami i jak cię zaczną glanować, to myślę, że też byś spotkał szatana, ale może to był ostatni raz w twoim życiu. Szatan jest w przemocy, w tym, co jest totalnie nieludzkie. Zaczęliśmy już o tym mówić, o czerni, bo ty utożsamiasz szatana z czerwienią, z kolorem czerwonym. I sam dzisiaj, tak jak powiedziałeś, nie jesteś już wyznawcą szatana, ale czerni, czarnego boga. Ta. Jaka jest różnica między szatanem i czarnym bogiem oraz dlaczego, nie wiem czy to jest dobre słowo, czcisz czarnego boga, kim on jest, co on reprezentuje? Czarny bóg reprezentuje metafizyczną czerń, która z kolei w naszym mniemaniu, czyli teologii czarnej świątyni, jest absolutną negacją istnienia. I nam się to strasznie podoba. Z jakichś niewyjaśnionych właściwie przyczyn bardzo lubimy taki stan totalnej pustki, totalnej ciszy i braku istnienia, który sobie symbolicznie wyobrażamy jako pustą, czarną przestrzeń, w której nic nie ma. To jest czerń dosłownie, a z kolei czarny bóg to oczywiście personifikacja tejże czerni i ja wolę mówić też czarny absolut, ponieważ uważam tego czarnego boga za absolut w ścisłym filozoficznym rozumieniu absolutu, to znaczy za najwyższy byt we wszechświecie, zarówno w porządku hierarchii, jak i w porządku czasu. Czyli był pierwszy, był odwieczny, jest najsilniejszy ze wszystkich, jest niezniszczalny, niezniszczalny, odwieczny, nieśmiertelny oczywiście byt. Ja po prostu jestem zakochany w tej takiej wizji czerni, która pożera, cały czas pożera światło i istnienie i w końcu pożre do końca. To nie jest tak, że ja chcę się zabić, bo jestem też egoistą i no, jak się zabiję, to już niczego miłego nie doświadczę i nawet nie będę wiedział o tym, że czegoś nie doświadczam. Chcę żyć, ale jednocześnie fajnie by było, jakby nic nie istniało. I tym jest dla nas czerń.
A czarny Bóg jest tylko tego personifikacją i chyba się ze mną zgodzisz, że kolor czarny od koloru czerwonego znacząco się różni, dlatego czarny Bóg nie jest szatanem. Czarny Bóg jest też nieruchomy. Jest nieruchomy, niemy, a oczy ma tylko dlatego, że no, ja go widziałem, więc widziałem, że ma oczy, ale te oczy są jeszcze czarniejsze niż jego ciało. A szatan jest przede wszystkim ruchomy, ciągle się rusza i ciągle prowokuje kogoś do mordu. A czarny Bóg do niczego nie prowokuje, on po prostu cały czas pożera istnienia. I to cała różnica. I dzisiaj jesteś czcicielem czarnego Boga, to dobre określenie? Dobre, tylko że ja tego nie robię na co dzień. Ja tego nawet nie robię co tydzień. Bo to jest zbyt mocna energia i no, rozmawiałem o tym z Alburuną, z moją ogromną przyjaciółką Czarnej Świątyni, która ma dokładnie takie same, taką samą miłość do tej czerni jak ja. I ja się zwierzyłem, że słuchaj, czy ja jestem hipokrytą, że ja tak na co dzień, nawet co jakiś czas, ja w sumie nie trzę tej czerni, ja po prostu, wiesz, oglądam sobie z Małgosią filmy wieczorem i się do niej przytulam i co to za mnie za czciciel czerni. I razem doszliśmy do tego wniosku, że my jesteśmy po prostu ludźmi. Przecież gdybym czcił go codziennie, no to raczej długo bym nie pociągnął, ponieważ tylko po jednym rytuale, który żeśmy razem w trójkę wykonali, a Albruna przestrzegała, nie idźcie w tym do końca. Ja poszedłem do końca, głupi byłem i miałem bardzo przykry stan tuż po rytuale, takie przemożne pragnienie bycia nieżywym. No na szczęście to minęło, bo psychika się sama regeneruje i to nie jest naprawdę energia, z którą jest bezpiecznie obcować. Oczywiście zadasz teraz pytanie, no to dlaczego, co w tym lubisz? Nie wiem, jak ci na to odpowiedzieć, po prostu kręci mnie to. Ale kręci mnie to naprawdę no, od święta, bo trzeba mieć w sobie dużo energii, żeby wrócić z takiej podróży, bo po prostu przekonujesz swój mózg, że naprawdę, swój mózg, swój umysł, że naprawdę ta czerń cię dotyka i mózg wierzy w to, co ty mu podajesz, więc mówi sobie, dobra, to umieramy, tak? A mówisz, no to tylko był taki rytuał bez przesady, nie? No to mózg z kolei znowu wraca do normalności. Powtórzę się. Z Albruną doszliśmy do wniosku, że oprócz tego, że jesteśmy czcicielami czerni, jesteśmy po prostu ludźmi. Mamy ludzkie psychiki, przede wszystkim mamy też organizmy. I nasz organizm się broni przed taką totalną, nasza psychika też się broni przed taką totalną anihilacją. Więc robimy to co jakiś czas. Rzadko. Więc jestem czcicielem czerni, ale na pewno nie codziennie. Czyli mamy wśród tych bytów, o których rozmawiamy, szatana, czerwień, furię, tak. Niszczenie, tak. Życie, które jednocześnie jest... Niszczy życie, tak. Niszczy życie. Tak, bo zauważ, przepraszam, że ci przerwę, ale zauważ, że tym jest właśnie życie. Życie jest życiem, które niszczy inne życia, żeby siebie wzmocnić, a potem to życie zniszczy jeszcze inne życie. No wiesz, rekin, pożar jakąś tam fokę, czy to orka raczej pożarła fokę, a potem ta orka będzie zaatakowana przez właśnie chmarę rekinów, a potem ten rekin zostanie upolowany przez harpownika, a potem ten harpownik umrze, bo go zabije pasożyt albo jakaś choroba. I tak w kółko jedno jest zabijane przez drugie. I w tym wszystkim widzę szatana. No, jest mi to spojrzenie o tyle bliskie, że pojawia się na przykład u Tadeusza Micińskiego, którego bardzo sobie cenię, i on właśnie nazywa naturę nie matką, tylko macochą, bo no, żeby podkreślić po prostu właśnie taką pewną złość, która tkwi w naturze, która właśnie musi cały czas zabijać, żeby rodzić nowe dzieci. A mogłoby tak nie być, halo Jahwe, ty tam to wszystko potworzyłeś, mogłoby tak nie być, no ale no cóż, no ty to zrobiłeś, także już nie będę tam złośliwy, ale no cóż, no spieprzyłeś sprawę, halo. Czy jest szatan jako ten szał, ta furia, to zabijanie i tworzenie jednoczesne. Jest czarny Bóg, który jest z kolei już nie życiem, czyli zaprzeczeniem właściwie, dokładnie, można by powiedzieć, tego satanicznego świata, tak, anihilacją, która gdzieś z ciemnych otchłani pożera tak, nasz wszechświat.
Ale jeszcze mówimy, ty mówiłeś o wielkiej bogini matce, czyli w tym twoim osobistym, prywatnym panteonie bogów, bóstw, które szanujesz, jest jeszcze bogini matka. Czy ona się jakoś odróżnia od szatana i czarnego boga i jakie ma miejsce w twoim sercu? No, najwyższa ma miejsce w moim sercu. Nigdy nie pokocham nikogo tak jak wielkiej bogini matki, bo osobiście do mnie przyszła. To była bardzo miła wizyta, oczywiście no, bardzo niezwykła, ale bardzo miła. Przychodziła przez 2 lata, od czerwca 2006 do sierpnia 2008. Przychodziła kilka razy, czy też kilkanaście razy. To były objawienia mistyczne. Oczywiście wtedy byłem pewny, że mi odwaliło na maksa, że jestem chory, ale nie byłem chory. Nie straciłem absolutnie kontaktu z rzeczywistością, nic nie było pokrzywione z moją relacją z rzeczywistością, po prostu od czasu do czasu miałem objawienia. Spisywałem je na bieżąco i kiedy już tak czułem, że przestała chyba przychodzić i akurat zbliżały się moje 30 urodziny, to pozbierałem wszystkie te zapisy jej odwiedzin i wydałem jako książkę pod bardzo długim tytułem Bogini. I ta książka jest jako darmowy PDF, każdy może się zapoznać, o co tam chodziło. Nie prosiłem o to, żeby przyszła, znaczy być może podświadomie, znaczy raczej na pewno podświadomie prosiłem, żeby przyszła, ale no to podświadomie, to ja nie jestem tego świadomy, co zrobiłem podświadomie. Więc oficjalnie nie prosiłem, żeby przyszła, przyszła sama. Wykonała dla mnie bardzo dużo dobrego, pomogła mi w bardzo poważnym zmartwieniu, wyleczyła mnie tak naprawdę z nieuleczalnej choroby i mieliśmy 2-letni romans. Mówię o bogini, wielkiej bogini matce, nie o żadnej kobiecie. I przestała przychodzić. No i zawsze będę ją kochał, ale trochę mnie denerwuje, że mnie zostawiła, ale no, kobiety takie są. Zostawiła mnie. Ale jaka ona jest? Kim ona jest? No bo jeżeli szatan jest właśnie tą siłą życia i natury. Chętnie opowiem, jaka ona jest. Ona ma co najmniej 2, moim zdaniem 3, ale co najmniej 2 twarze. Jasną i ciemną. I ona jest całością bytu i całością życia. Ten cały szatan zawiera się w niej. Jasność, urodzenie zawiera się w niej. Śmierć i pożeranie wszelkiego istnienia zawiera się w niej. I bogini jest całym światem, całym wszechświatem, całością życia. Wszystko zawiera się w niej. Nie jest to jakaś tam tylko matka bogów, tylko to jest już taka mega matka bogów, to jest matka wszystkiego, bo ona w ogóle jest wszystkim. Ciągle jesteśmy w jej wnętrzu, a jednocześnie nie w jej wnętrzu, no bo świat duchowy jest pełen paradoksów. Kolejnym paradoksem już takim, który jest w ogóle nierozwiązywalny, jak oni się dzielą władzą. No bo co, tak, czarny bóg jest całością tej czerni, potem bogini ma też tą czerń swoją, no to kto ma tej czerń? Nie, to jest ta sama czerń, tylko różnie nazywana. Moim zdaniem czarny bóg jest jakąś manifestacją tej bogini, albo bogini jest manifestacją czarnego boga, jak se tam nazywamy, nieważne. Świat duchowy, świat bogów jest tak naprawdę nieodkrytym światem. Ja mówię to, co mi się wydaje, to, czego doświadczyłem, być może doświadczałem własnych urojeń, znaczy prawie na pewno doświadczałem własnych urojeń, własnego umysłu, bo przecież tak naprawdę, naprawdę to żadna wielka bogini nie istnieje, żaden czarny bóg nie istnieje, żaden szatan nie istnieje, to są jakieś personifikacje i skróty myślowe. Ale trudno mówić, że nie istnieje coś, co widziałeś przez 2 lata. Na własne oczy. No i chory na schizofrenię? Nie, no nie na tym polega choroba zwana schizofrenią i jakoś nikt mi tej choroby nie przypisał. Poza tym jako chorym schizofrenii nie mógłbym tak udanie funkcjonować, a przecież wiadomo, że jestem nieziemsko bogaty, że jestem prezesem wielu firm. Także bardzo mi się wygodnie żyje w rzeczywistości, bo po prostu mam z nią bardzo dobry kontakt. Jestem osobą racjonalną, która po prostu miała te objawienia mistyczne i czy są, były moim urojeniem? Raczej tak, ale bardzo fajnie jest kochać kogoś takiego jak wielka bogini, matka, no bo to jest taka bardzo fajna matka. Taka, która no, troszczy się o ciebie de facto, wtedy kiedy masz problem, którego sam nie jesteś w stanie rozwiązać. I myślę, że dokładnie to samo robi Jezus dla chrześcijan. Myślę, że to jest w ogóle ta sama siła, tylko że oni widzą gościa chudego faceta z brodą, a ja zobaczyłem kobietę z piersiami, nie gołymi, tylko była w takiej ładnej sukni, bardzo takiej powłóczystej do samej ziemi, koloru raczej brązowego.
chociaż nie pamiętam dokładnie. No nie białego, nie wygląda jak ta Maryja, Maryja chrześcijan, to absolutnie tak nie wyglądała. Wygląda jak po prostu całkiem ładna, matczyna kobieta, z której emanuje taka cudownie piękna, spokojna matczyna miłość. Taka, właśnie to jest ta akceptacja, o której mówiłem, że jej nie potrzebuję i co, może jestem hipokrytą, może teraz skłamam, że może trochę potrzebuję tej, potrzebowałam wtedy tej akceptacji. Nie, nie wydaje mi się, że potrzebam akceptacji. Po prostu tak w głębi ducha wierzę, że ona istnieje jako jakiś cudowny archetyp wbudowany w nasze serce i myślę, że każdy człowiek powinien czcić wielką boginię matkę. No, albo jakiegoś męskiego Boga i żeby nie nazywać tego właśnie tam czy Jezusem, czy jakimś innym Zusem, bo nie potrzebujemy takich nazw, które pochodzą z konkretnych religii, które są jakichś pism świętych czy półświętych, które nam głoszą, jak mamy żyć. Tą prawdę archetypową mamy w sercach i ona z mojego serca sama wynikła, wyszła, zadziwiła mnie, a potem przestała odwiedzać. Odbyliśmy długą podróż od szatana starotestamentowego. No właśnie, bardzo długą. Po boginię matkę. No i to słuchaj, to teraz jak powiedziałem o tej wielkiej bogini, to już nie możesz tego publikować, bo ja się bardzo wstydzę teraz. Nie żartuję. Chciałbym jeszcze na koniec gdzieś tutaj sobie wypisałem taki fragment, tylko czy jego znajdę zaraz, a może go nie znajdę. O! Właśnie. No. Nie wiem, czy będziesz chciał jeszcze coś dodać później, dobra, ale chciałbym odczytać ten fragment, kiedy opisujesz szatana i znajduje się tam w książce pod tytułem Szatan taka wzmianka, tak piszesz, że szatan zna klucze do otwarcia umysłu. To. A te klucze to zwątpienie, kwestionowanie schematów, poszukiwanie prawdy, miłość, ekstaza, rozluźnienie, chaos, szał, taniec i spokój. To są klucze w dłoniach szatana, którymi otwiera nasz umysł. Słuchaj, no ja po prostu tak wtedy napisałem, bo to był mój pierwszy tekst o szatanie w 2008 roku. Ja się z tego wycofuję. To nie szatan posiada te klucze. To dlaczego miałby szatan akurat posiadać te klucze? Szatan tam żadnych kluczy moim zdaniem nie posiada, chyba że do swojego mieszkania w kawalerki jakiejś, to może posiada takie klucze. Nie, ja uważam te piękne rzeczy, które wymieniłeś, za wspaniałe rzeczy, które prowadzą do oświecenia, ale to nie szatan nie posiada te klucze. Ja po prostu wtedy napisałem to, bo byłem młodym człowiekiem, w młodym sensie miałem 29 lat, to takim młodym. I byłem tak strasznie, wiesz, zakochany tam w satanizmie i w szatanie i w kierowaniu własnego satanizmu, własnego szatana, że przypisałem po prostu szatanowi wszystko, co fajne. A teraz jestem dojrzalszym człowiekiem i uważam, że szatan nie jest wcale taki fajny i wycofuję się z tego. To jest tekst stary i już nieaktualny. Uważam, że szatan jest raczej tą energią mordu, a nie, że wszystkim, co nam się podoba, że szatan jest miłością. Nie. Miłość jest miłością i te wszystkie fajne rzeczy powinny być brane pod uwagę po to, żeby wieść szczęśliwe życie. Kwestionowanie schematów, rozluźnienie, spokój i również tam jakiś rodzaj szału. No ale nie szału, że zabij ojca, zabij matkę, tylko takiego szału dionizyjskiego, żeby na przykład stać się dzieckiem, nie? Nieważne ile masz lat. Może coś w tym stylu, ale ja dalej lubię te wartości, ale to nie szatan trzyma te wartości w ręku. Wycofuję się. Michale, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. Ciekawe, kto dotrwał do końca. To, słuchaj, to zrób tak jak na takich innych kanałach, bo kto dotrwał do końca, niech napisze jakieś słowo w komentarzu. Tylko jakie? Awe szatan. No nie, bo nie możemy tego wymagać od wszystkich. Nie. Nie wiem jakie. No potem sobie wymyślisz, nie wiem. Dionizos. O, Dionizos. Albo możecie napisać, kto Waszym zdaniem posiada klucze do otwarcia umysłu. No dobra. Czy to Bóg, czy szatan, czy może wy sami?
Michale, raz jeszcze dzięki wszystkich tych, którzy z nami dotrwali i piszą teraz te słowa w komentarzach. Kto posiada klucze do otwarcia umysłu, to was wszystkich zachęcam, jeżeli oczywiście chcecie obcować z prawdziwym satanizmem, z prawdziwym satanistą, do tego, żebyście odwiedzili stronę wydawnictwa The Serpent. Link będzie oczywiście w opisie naszej rozmowy. No i też, jeżeli miałbym wam polecać jakieś książki, jakieś tytuły, to tym osobom, które bardziej mają takie zacięcie naukowe i chciałyby poznać historię satanizmu czy samego szatana, to na pewno dwie książki, czyli książkę Przeciwnik Boga i książkę Pół wieku satanizmu współczesnego 1966-2016. Ja to tak czytam odwrotnie, bo tak, naprawdę ale to pasuje, tytuł... ale to pasuje, to jest fajne. To jest fajne. Ale naprawdę tytuł jest 1966-2016, pół wieku satanizmu współczesnego. Spoko. Na pewno tę książkę namierzycie, jakkolwiek byście jej nie szukali. Czyli te dwie książki, one opisują po prostu historię satanizmu, doktryn satanistycznych. To jest naprawdę, słuchajcie, poważna praca religioznawcza, więc jeżeli chcecie mieć wyrobione na temat zdanie na temat satanizmu, chcecie wiedzieć, czym satanizm jest w swojej istocie naprawdę i jak wiele tych satanizmów istnieje, to te książki wam tę wiedzę dostarczą. A jeżeli z kolei chcielibyście obcować z czerwonym szatanem, albo z czarnym bogiem, albo z nimi oboma, chcecie wejrzeć w duszę satanisty, nie wiem, czy wierzysz w istnienie duszy. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co to jest dusza. Wiem, że jest jakiś umysł w nas, ale dusza, nie mam pojęcia. To jeżeli chcecie wejrzeć w umysł satanisty, polecam wam książkę mojego rozmówcy Michała Knichinickiego, Sabatiela, książkę pod tytułem Szatan. Książka na swój sposób, no nie wiem, czy to słowo tutaj dobrze wybrzmi, piękna, pięknie napisana. Dziękuję. Dzięki. Cholera. Jest to na pewno rzecz warta zainteresowania dla każdego, kto, tak jak już wspomniałem, no, chce swoją wiedzę rozwijać, chce również się dowiedzieć, czym ten satanizm jest. A ci, którzy są naszymi patronami, na razie są ze 4 osoby, pozdrawiamy was serdecznie. No to po tym, jak my sobie tutaj teraz powiemy do widzenia, wy możecie z nami pozostać, ponieważ będziemy teraz rozmawiać o czarnej mszy. Ty w czarnych mszach brałeś udział i zaraz nam opowiesz o tych wszystkich orgiach, mordach rytualnych. No jasne, orgia cały czas, słuchajcie. I dowiemy się, jak wyglądają polskie czarne msze. Dobra. A wszystkich innych w tym momencie żegnamy. Trzymajcie się. Dzięki, że z nami byliście. Siema.